Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym panelu dyskusyjnym o temacie stand-up kontra kabaret. Ja jestem Maciej Jaśkiewicz, będę prowadził dzisiejszą dyskusję, a ze mną razem będą rozmawiać Mieszko Minkiewicz, człowiek kabaretu, komik, stand-uper, inżynier języka polskiego oraz Tomek Nowaczyk, również komik, stand-uper, kabareciarz, klaun oraz autor wierszy do dzieci. Bardzo was serdecznie zapraszam, panowie. Tomku, mikrofon jest za tobą. Tu masz drugi mikrofon, Mieszku, jest włączony, powinien być włączony. Super. Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za tak tłumne przybycie. Dzień dobry. O, działa. Dobrze. Dziękuję państwu, dziękuję wam. Dobra, panowie, spotkaliśmy się dzisiaj właśnie, żeby pogadać trochę o komedii szeroko pojętej i głównych dwóch nurtach, czyli kabarecie i stand-upie. Obaj jesteście wielkimi autorytami. Tomek, ty jesteś na scenie kabaretowej od 2003-2004 roku? 20 lat. W międzyczasie stand-upem się zająłeś. Mieszku, ty też jakoś chyba 2008-2009? 2007 to był mój pierwszy kabaret, czyli będzie 16. I to był kabaret numer 2, czy? To był kabaret Trupa Stypa. Trupa Stypa. Tak, jak widać osiągnął wiele sukcesów. Tak, potem był kabaret numer 2 i kabaret Inaczej, który już trochę pojeździł. No właśnie, odświeżałem sobie ostatnio. Świetny sketch z pojedynkiem na sarkazm. Powiem szczerze, widziałem go wcześniej, byłem nim zachwycony, zapomniałem o nim i dopiero teraz jak odświeżałem go sobie, to usłyszałem. O, Mieszko. Dziękuję pięknie, ale skoro już jesteśmy przy dobrze napisanych skeczach, no to chciałem od razu powiedzieć, że tutaj autorytetem dla mnie z całą pewnością jest Tomek i wspaniały skecz o mowie nienawiści w wykonaniu kabaretu Czesław, również kultowy. Akurat nie jestem autorem, ale dziękuję, tak. Okay. Ale występowałem. To kto go napisał? No nasz były już kolega Wojtek Kowalczyk. Kabaret Czesław też. Wielokrotnie nagradzany z tego co widzę. Strasznie długa lista. Od 2004 do 2021 non-stop jakieś nagrody. Grand Prix oraz Nagroda Publiczności. Tak. To mam wrażenie, że tutaj trzeba trochę wyjaśnić, bo jakby mój kabaret też miał wiele różnych sukcesów, ale... Mam wrażenie, że dosyć łatwo się je zdobywało, nie? Bo tych konkursów kabaretowych swego czasu było naprawdę bardzo dużo. No chyba z biegiem czasu, jak tak możemy Państwu przybliżyć historię kabaretu, to coraz łatwiej, bo teraz na przykład jest tak, że na większości konkursów jest, nie wiem, występuje 5 kabaretów na przykład w konkursie, więc praktycznie każdy jest nagrodzony, albo trzeba być bardzo słabym, żeby nie być nagrodzonym. Tak naprawdę albo teraz, stawkę się uzupełnia stand-uperami właśnie, nie? Tak, teraz wiele przeglądów kabaretowych padło, ponieważ po prostu nie było chętnych, żeby tam się zgłaszać. Często właśnie jest tak, że przyjeżdża 5 składów, a są 4 nagrody. Więc jeżeli ktoś szuka alternatywnej drogi kariery... Tak. To łatwo. To z nagród się nie wyżyje, wiadomo, nie? Ale coś tam można sobie dorobić, więc spoko. Natomiast no, ja pamiętam czasy, jak my startowaliśmy, no to na pakę na przykład zgłaszało się 120 kabaretów, że musieli w ogóle robić taki odsiew przed eliminacjami, bo nawet wszystkich nie dopuszczali do eliminacji, więc no to było trochę, było tyle kabaretów, można powiedzieć, co teraz stand-uperów, coś w tym stylu. Kabaret też trochę właśnie wspomnieliście o historycznie się zmieniał moim, zresztą jak widać, tak, czy kabaret Olgi Lipińskiej z tych starych kabaretów nawet, kabarety lat 90. 2000 roku to już zupełnie innego rodzaju skecze, teraz jeszcze inne. I jakaś taka krzywdząca łatka się teraz przykleiła, moim zdaniem, że w dzisiejszych czasach kabaret to jest chłop przebrany za kobietę, zabawę wychodzi robić sobie trochę głupot. Jakoś się ustosunkujecie do tego? No ja się mogę ustosunkować tak, że my się przebraliśmy za babę raz... Na samym początku naszej drogi kabaretowej,
No i to chyba w sumie wszystko. Natomiast ja bym nie był taki krytyczny wobec przebierania się za babę, bo na przykład Monty Pythoni to robili świetnie i nadal to lubię. I moim zdaniem można się dobrze przebrać za babę i zagrać babę. I chłop może dobrze zagrać babę. Natomiast no rzeczywiście, niestety, zresztą mówisz, że ta łatka jest krzywdząca. Z jednej strony trochę tak, bo wiadomo, że nie widzi się, tylko niestety teraz tych kabaretów jest mało, więc... Już jest mało tych rzeczy, których się nie widzi, bo się widzi prawie wszystko. Natomiast to też nie jest tak, że to jest wyłącznie krzywdząca łatka, bo kabaret też sobie na to zapracował tymi najbardziej popularnymi grupami, najbardziej popularnymi skeczami. I trochę to niestety było pójście na łatwiznę. Zresztą myślę, że przejdziemy do stand-upu, bo w stand-upie też trochę to się dzieje. I tego się chyba, myślę, że w żadnej branży się nie uniknie po prostu, że to, co jest prostsze w odbiorze, jest chętniej przyjmowane przez publiczność. No i tyle. I potem wykonawcy boją się podejmować coś bardziej odważnego. No i tak to trochę się krąg zamyka, nie? Słuchałem ostatnio podcastu z naszym kolegą Arkadiuszem Jaksą Jakrzewiczem, który również zarówno kabaretem, jak i stand-upem się zajmował. I powiedział ostatnio ciekawą rzecz właśnie o tym przebieraniu za babę, że to się tak przykleiło. Natomiast jego zdaniem dużo większym grzechem kabaretu jest po prostu udawanie debila. I tak, że te postaci są takie proste, takie nie mają zbyt głębokiego charakteru. No. Są jak maszynki do podawania gagów. I tutaj na to stand-up jest trochę panaceum, nie? Bo tutaj jednak staramy się być sobą. I nie jesteśmy takimi na maksa stereotypowymi postaciami. Tak, no chyba, że jesteś paczesiem. Na przykład. Natomiast chciałem powiedzieć, że to niestety to się wzięło stąd, że w telewizji to się lepiej sprzedaje, że widz telewizyjny to po prostu ma prawo, nie wiem, iść sobie do lodówki, zrobi sobie kanapkę i wymaga się od skeczu telewizyjnego, w cudzysłowie tego, żeby on nadal widza bawił. Czyli nie możemy tutaj, nie wiem, wymyślać skomplikowanych, fajnych fabuł z jakimiś fajnymi odwrotkami czy coś, tylko najlepiej jak są rzeczywiście dwie postaci, dwóch debili, którzy podają gagi po prostu, bo nawet jeśli wrócimy w połowie skeczu, to nas będzie bawić, bo będą śmieszne żarty, a nie obchodzi nas w sumie o czym ta fabuła jest i o czym jest skecz. Ale można to robić dobrze, co właśnie z kabaretu Czesław, bardzo mi się podobają skecze o hrabim i Janie, gdzie no, Jan niby robi z siebie debila trochę, tak? Ale jest to wszystko w tej domenie słownej tak naprawdę, językowej, a nie po prostu odgrywania kretyna. No, bardzo mi miło to słyszeć, bo ja też lubię te skecze. No i to jest właśnie no, trochę inne granie, że bardziej z kamienną twarzą, że wiadomo, że ta postać nie jest mądra, no bo... Kurczę, no nie wszyscy są mądrzy, prawda? Ale to jest co innego jednak niż widzimy debila od początku, prawda, nie? Więc no, mi się wydaje, że troszkę można to spróbować podejść trochę od innej strony. No i akurat ten sketch, no mi się wydaje, że jest taki trochę w starym stylu. W takim, powiedzmy, w miarę pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie? Jak najbardziej. Właśnie trochę tak jak właśnie pojedynek na sarkazm, bo to też był w podobnych w sumie realiach odgrywany, prawda? No i nie wiem, też masz takie wrażenie, że te skecze w starym stylu, czyli nie wiem, takim bardziej piwnicznym może, miały trudniej w telewizji, że dostawały na przykład gorszy czas antenowy, że fajniej działały te rzeczy prostsze, bardziej populistyczne? No tak jest, no zwłaszcza, że tak się ustawia też telewizja. Znaczy teraz troszkę się też zmieniło, bo telewizje patrzą na to, jaka jest ramówka w konkurencji i czasami na przykład dają tych mniej popularnych na początek, bo na przykład, nie wiem, na jedynce leci Rolnik szuka żony, tak z takich kulis, nie? Że po prostu, żeby walczyć o oglądalność, to na przykład to, co będzie największą petardą dla widzów i przyciągnie oglądalność, dadzą tam, gdzie na przykład już nie walczą z czymś, co wiadomo, że i tak ich przebije w oglądalności. A kiedyś to rzeczywiście było tak, że ci najbardziej popularni, typu tam, nie wiem, Neonówki, Paranienormalni i tak dalej, szli na pierwszy ogień, a tacy jak my dogrywali gdzieś tam czwarte części w kabaretonach, gdzie widz już był najebany, mało kojarzący i ten, nie? I to naprawdę to są duże imprezy, a ja na przykład, no kurczę, to sprzed 2 lat chyba nawet mam taką lekką traumę, powiedzmy w cudzysłowie, że wychodzimy w czwartej części właśnie Sopotu. Raz w życiu grałem w Sopocie i prawdę mówiąc więcej już nie chcę. I na przykład jest to realizacja telewizyjna. No jakby nie patrzeć, cały kraj w jakiejś tam reprezentacyjnej grupie na to patrzy. A koleś na przykład z taką zapiekanką sobie popierdala przed sceną, jak po prostu
trwa sketch, nie? I on ma w dupie, on se kupił zapiekankę, on się naje teraz, nie? I tyle, nie? I to było takie, że już mało kto nas oglądał o tej porze, nie? Gdzie przy tych cenach biletów, no to ja, będąc widzem, na przykład bym siedział i oglądał po prostu, a nie patrzył na to, czy tam się napije, czy się najem, czy coś tam, nie? A nie macie wrażenia, że to też jest trochę właśnie wina różnicy między kabaretem a stand-upem? Bo wydaje mi się przynajmniej, że w stand-upie jako twórca starasz się nawiązać pewien kontakt z publicznością, utrzymywać ich pewną relację, tak, że ty ze sceny, ale mówisz do nich i oczekujesz od nich reakcji. Natomiast w kabarecie to jest po prostu wyjście, przedstawienie scenki dla ludzi, żeby oni sobie obejrzeli, zaśmiali się albo nie i wyjście, pójście dalej, tak? Na pewno jest to ryzyko czwartej ściany, chociaż wiesz, tak jak na przykład gramy cały program, to my tak samo jak w stand-upie rozmawiamy z ludźmi i tak dalej, i trzeba najpierw poznać się z nimi jakby, nie, w pewien sposób, a mi się wydaje, że z drugiej strony w stand-upie też nie zawsze ta więź jest taka, no nie wiem, już wspomniany tutaj Rafał Pacześ, który jest no mega zdolny i charyzmatyczny i tak dalej, a dla mnie na przykład, szczerze, to Rafał Pacześ od Marcina Dańca nie różni się niczym. Że to jest prezentacja pewnej postaci scenicznej i tyle. Tematyka, że on nawet jak robi crowdwork, to on nie rozmawia z tymi ludźmi, tylko on im nadaje postacie. A ty to pewnie najebany, a ty to pewnie coś tam, ty to pewnie coś tam. To samo robi Daniec. Ja sobie kiedyś nawet porównywałem. Puszczałem sobie 3 minuty Paczesia, 3 minuty Dańca. No i to jest druzgocące, szczerze mówiąc, bo tam jest bardzo dużo podobieństw. Nie? No, Daniec był pierwszy, więc... Nie, ale tam naprawdę dużo tego jest. Tu Marcinek, tu Rafałek, tutaj ten, nawet pewne przyruchy chodzi. A ta, pa, pa, pa. To jest takie trzeszczy kołek zawieszenia na niewiary, że tak powiem. Mam wrażenie, że to nie jest przypadek. No właśnie, przygotowując się tutaj też właśnie sobie Marcina Dańca, odświeżałem kultowe jego monologi o Polsce na Mundialu, o Gołocie na przykład właśnie, czy Bitwa pod Grunwaldem jako mecz Polska-Niemcy 1410. I jedyna różnica to jest właśnie tematyka. Pacześ więcej wulgaryzmów używa, tematy są bardziej patusiarskie, natomiast jakby wyciąć to całkowicie, też mam wrażenie, że energetycznie jest dokładnie to samo. Są dokładnie te same ruchy, podobne przedstawienia. Postaci, no jedyna różnica to tematyka. Rzeczywiście przekleństw, nie ma z niepoprawnych rzeczy to Daniec miał rasizmu trochę, nie? A tak to. Zwłaszcza w monologu o walce Gołoty. Paczoś akurat na początku jeszcze w miarę fajnie robił stand-up, tylko później zaczął tą manierę bogactwo swoją wrzucać i to bardziej zepsuł, bo to bardziej grazi słuchacza niż go już bawi, bo wcześniej miał chociaż jakąś historię. Nie no, czy... Oczywiście, no zwłaszcza, że on, mówię, on miał niesamowitą charyzmę. Ja pamiętam tam drugi festiwal stand-upu chyba, gdzie Pacześ wygrał, no to wszyscy byli im zachwyceni, łącznie, nie wiem, z Abelardem Gizą, z całym jury i w ogóle, nie? Paczesia też trudno trochę zamykać w tym, co się widzi na YouTubie. Pomimo, że go bardzo nie lubię, to myślę, że warto zobaczyć na żywo, bo to jest magiczne trochę. On na tych ludziach gra jak na organach. No też nie oszukujmy się, gdyby tekst Paczesia spisać na kartce i przeczytać, no to to nie jest dobra lektura, ale no to właśnie tym bardziej to jest imponujące, że on z bardzo lichymi tekstami potrafi czarować naprawdę. Tak, bo tam nie masz żartów praktycznie, to, nie? To jest tylko charyzma. Tak, ale właśnie byłem na stand-upach i właśnie mam porównanie jakieś. Na początku się z niego ciekawe opowiadało, słuchało, później to po prostu chwali się bogactwem, ale jakość tego występu, który wcześniej mógł zachwycić, po prostu spada, bo on jakby to powiedzieć, tylko się puszczy cały czas, jakie on bogaty, a wcześniej opowiada po prostu ciekawe historie i tym właśnie się... Ale myślę, że to jest kazus w ogóle i w stand-upie, i w kabarecie. W ogóle tak coraz bardziej jestem przekonany, że ta nasza rozmowa zmierza do tego, że się okaże, że jesteśmy bardzo podobni. Znaczy my to w ogóle, bo jesteśmy jakby w obu światach funkcjonowaliśmy w jakimś tam zakresie. Natomiast, no nie wiem, dla mnie na przykład kazus para nienormalnych z Igorem jeszcze, no to też było to, że była charyzma. Tam też nie było jakichś żartów takich, że widzisz i mówisz, o, ale nie wiem, tak jak czasami mam oglądając Kabaret Moralnego Niepokoju, że góral potrafi napisać coś takiego, że mówisz wow, nie? A tutaj no to była charyzma, jeszcze raz charyzma, nie? Myślę, że prawdziwe pytanie to nie jest stand-up czy kabaret, tylko pop czy off. Myślę, że tutaj troszkę tak, bardziej no. Byśmy się w tym odnaleźli.
No ale stand-up robi się coraz bardziej popularny mimo wszystko, a kabaret no troszkę jednak mi się wydaje, że mniej teraz popularności. Kabaret ma swoją publiczność stałą pewną, a no na pewno stand-up zaszedł szerzej, nie? Zwłaszcza, że teraz jest mnóstwo komików i każdy ma... I chyba wreszcie nadszedł taki czas, ja już troszkę z boku to środowisko obserwuję, nadszedł taki czas, że każdy ma jakąś tam swoją niszę i jest miejsce i na stand-up taki popowy, i na bardziej pojechany, na bardziej ambitny, więc chyba tak. No ja myślę, że kabaret trochę zdechł, z całym szacunkiem Tomku, bo ty dalej żerujesz. Tak, jeszcze gram na Titanicu, tak. No ale wydaje mi się, że wyznacznikiem tego, czy jakiś gatunek dobrze sobie radzi, jest to, czy powstają jakieś nowe formacje, czy jest coś nowego, czy coś zaskakującego się dzieje, wydarza. No i w kabarecie już od dłuższego czasu nie ma młodych. Jest jeden nowy kabaret w tym momencie, więc rzeczywiście pod tym względem jest słabo. A jeśli chodzi o jakieś nowości, które się dzieją, no to wydaje mi się, że zeszłoroczny Ryjek był takim powiewem świeżości, ale tak, no to w zasadzie od lat odcina się kupony i to już taki, mam wrażenie, że wielu osobom kabaret po prostu zastępuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czyli wypłaca renty, tak? Czy emerytury? Mhm. Przepraszam, mam krótki kabel? To się zdarza. No, no Boże, to zależy jak się z niego korzysta. O, dziękuję bardzo. O, już mam dłuższy, proszę. Czyli te maile, to jednak prawda. Nie no, na pewno jest tak, że kabaretów jest dużo mniej i pod tym względem kabaret jest w odwrocie, nie? Bardziej mówiłem o tym, że ta publiczność ciągle jest, natomiast rzeczywiście no, brak świeżej krwi powoduje, że no, też nie ma nowych rzeczy, nie? Że raczej no, każdy robi to, co robił, w sensie, nie wiem, klimatu, rodzaju humoru i tak dalej. Natomiast nowych kabaretów trochę nie ma, nie? Co też się, szczerze się nie dziwię, bo na przykład gdyby w moich czasach, jak na studiach zaczynałem kabaret, był stand-up, to podejrzewam, że nigdy nie zacząłbym kabaretu, bo nie chciałbym mi się szukać ludzi, dogadywać z nimi, organizować próby i tak dalej, i tak dalej. Że stand-up jest dużo wygodniejszy dla twórcy, bo może robić swoje po prostu nie musząc dogadywać się z nikim, nie? To jest też pytanie, że gdybyśmy teraz byli na studiach, to czy byśmy po prostu nie robili TikToków? To inna kwestia, tak. Bo już powoli się spotykam z tym, że już stand-up jest dziaderski, już stand-up to jest rozrywka milenialsów, natomiast młodsze pokolenie tak dosyć nieufnie podchodzi. I są młodzi stand-uperzy jak najbardziej, w odróżnieniu od młodych kabareciarzy, ale też nie jest to absolutnie jedyna forma rozwoju, jeżeli ktoś chce się zajmować komedią. Tomek, mam wrażenie, że sięgnęłaś teraz do młodych właśnie, żeby wyedukować kolejne pokolenie z byciem klaunem w tym, bo ty w szpitalach też tak. Jako klaun pracujesz, prawda? Mhm. Dziecięcy. Ja pracuję w Fundacji Czerwone Noski Klaun w Szpitalu, ale tam, nie, broń Boże, nie mamy jakiejś misji edukacyjnej, to jakby, znaczy mamy misję komediową, bo nasza fundacja ma taką zasadę, że jednak przede wszystkim to ma być dobre komediowo, to co robimy w szpitalu, a to jest przede wszystkim głównie improwizacja i też dużo physical comedy takiego, więc też się nauczyłem trochę innego spojrzenia na komedię, bo czy w stand-upie, czy w kabarecie my jesteśmy nauczeni gadać, nie? Dużo gadać, najczęściej cały czas gadać, a tutaj trochę się nauczyłem czasami zluzować i że nie muszę cały czas używać aparatu gębowego. Natomiast nie wiem, czy to będzie miało jakiekolwiek przełożenie na to, że ktoś będzie chciał komedię robić, prawda? Chociaż ostatnio na przykład usłyszałem bardzo miłą dla mnie historię, jak byłem w szpitalu na dyżurze, bo też mamy oprócz takich wizyt, normalnie chodzimy w dwóch klaunów, czy dwoje klaunów, czy dwie klaunki, ja nie, ale dziewczyny tak, na wizyty, że odwiedzamy jakiś oddział dzieci w pokojach, ale też mamy taki program jak Pogotowie Uśmiechu, że przez cały dzień od 7 rano, tam powiedzmy do popołudnia, jestem na dyżurze i odprowadzam dzieci na salę operacyjną na zabiegi. Tam, gdzie rodzic już nie może wejść, tam klaun wchodzi z personelem i z dzieckiem. I też przygotowuje dzieci do zabiegu i tak dalej, i tak dalej. No i tam spotkałem nauczycielkę ze szpitalnej szkoły, która mówiła, że była u nich na oddziale dziewczynka, która właśnie do szpitala wzięła dwie moje książki, była straszną moją fanką. Jak się dowiedziała, że ja tam jestem klaunem, to chciała koniecznie jeszcze parę dni zostać w szpitalu, żebym przyszedł na wizytę, nie? Więc to było dla mnie takie...
Historia urocza. Ujmująca i wzruszająca nawet poniekąd, no, że ktoś chciał zostać w tym nieprzyjaznym miejscu, jakim jest szpital, po to, żeby mnie spotkać, nie? Czy tak samo jak ostatnio na przykład chłopiec nam powiedział w czasie wizyty, że to jest najlepszy dzień jego życia w ogóle. Chłopiec, który po prostu leżał w szpitalu, nie? Super. Ale czy będą z tego nowi kabareciarze? Nie sądzę. Zwłaszcza, że my nigdy się nie przedstawiamy. Ja przynajmniej się nie... Chyba, że ktoś mnie rozpozna, ale to też raczej staram się nie brnąć w ten zaułek i nie przyznawać. Natomiast no, nie wiem, czy to do komedii kogokolwiek zachęci. Wiesz, zaszczepiasz w ten sposób jednak jakiś tam chęć komedii, czy śmiechu, czy uśmiechu. Weź pod uwagę, że w dzisiejszych czasach właśnie... W narodzie polskim no, zawsze była ta chęć śmiechu, zawsze te kabarety były popularne, teraz stand-up stał się trochę bardziej popularny, rzeczywiście, no ale cały czas szukamy tych okazji do śmiania się. Nie zapominajmy jeszcze o impro, które jest bardzo fajne dla improwizatorów, którzy też są na festiwalu. Drobny przytyk, ale nie, no trochę ludzi też ogląda impro z własnej nieprzymuszonej woli, zresztą ja bardzo lubię impro i lubię improwizować też. Mieszku też w grupie improwizacyjnej Żbik byłeś. Tak, chyba 8 lat, ale już jestem też dosyć wymarłym improwizatorem. Zresztą też mam wrażenie, że już nie ma impro w Białymstoku, możesz mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba też nie ma. A szkoda, bo to jak najbardziej, to jest ciekawy rodzaj komedii, chociaż też bardzo taki powiedziałbym internetowy. To się impro zazwyczaj... W ogóle się na ekran nie przekłada. Tak, nie, więc się nie przekłada na social media, więc wielu ludzi nie wie, że coś takiego Ja pamiętam, jest. Ile było prób w ogóle przełożenia impro w telewizji i to najlepsi robili i to nie wychodziło w telewizji. Tak. Nie? To jest takie na pograniczu. Spadkobiercy to tak, nie nazwałbym tego do końca imprem, nie? Bo tam mimo wszystko troszkę rzeczy było takich... Raz, że nie do końca według zasad impro, no to bardziej mieliśmy... Ja bym powiedział, że bardziej to było takie, kurczę, granie serialu według, powiedzmy, ramowego scenariusza, że wiemy, odkąd, dokąd mamy dojść, nie? Ale troszkę mimo wszystko tam jednak reżyser, scenarzysta miał na to wpływ. Whose Line Is It Anyway? Nie wiem, czy kojarzysz. Tak. To moim zdaniem ten oryginalny przynajmniej był. Oryginalny, tak. Ale w Polsce tak nie udało się jeszcze przynieść. No nie, niestety. Bo przecież był polski Whose Line. Były próby. Pamiętam, to jeszcze były czasy, kiedy ostro dyskutowaliśmy komediowo tam na różnych grupach, forach i tak dalej. I tam a propos Whose Line'a, no to było dużo, dużo dyskusji, nie? No, bo on tak średnio wyszedł też. Ale też wielu ludzi się wzorowało tym oryginalnym, amerykańskim. Mam wrażenie, że dlatego tak impro wystrzeliło w pewnym momencie. No a potem chyba niestety COVID mocno pozawijał grupę impro i scenę impro. Zresztą podobnie było z festiwalami kabaretowymi. No. Tak, nie wszystko się dalej podniosło po pandemii, ale jest coś takiego jak impro i niedaleko w Warszawie bardzo, bardzo dużo grup wspaniale działa, prężnie, warto się przejechać, zobaczyć, czy to w klubie komediowym, czy w klubie Rakieta, bardzo ciekawe spektakle, więc polecam. Ja w ogóle jeszcze z działek, których też trochę nie znamy, ale na przykład pracując w Czerwonych Noskach, to poznałem dużo ludzi, którzy działają na stricie, w teatrach ulicznych, właśnie w takiej fizycznej komedii i to też jest całkiem spora działka komediowa, tylko no tam to już w ogóle tego nie ma w internecie czy w telewizji, tylko oni po prostu jeżdżą, grają na ulicy, jadą dalej, nie? Więc to też jest ciekawa rzecz. Dobra, a troszkę zboczyliśmy z tematu. Troszkę tak. Troszkę tak. W sumie, bo tak, pytanie dość istotne. Jaka jest główna różnica waszym zdaniem między kabaretem a stand-upem? Biorąc pod uwagę, bo tak, często się mówi o tym, że tu mamy grupę ludzi. Ostatnio pojawiły się refleksje Piotrka Szumowskiego i Michała Lejki, we dwójkę występowali, więc ten argument odpada. Drugi argument, że w kabarecie są piosenki na przykład. Mieszku, ty w programie w związku z tym miałeś dwie piosenki, więc to też jakby odpada. Z przebierania się, wchodzenia w rolę, to bardziej w sumie w stand-upie amerykańskim mi się wydaje, ale też się zdarza właśnie, że mężczyzna wychodzi przebrany za kobietę, za zakonnicę i mówi swój stand-up, swój wykon. Więc pytanie, czym odróżnić jedno od drugiego? No, tak się składa, że napisałem o tym pracę magisterską, więc myślę, że mam parę pomysłów. Na pewno pisałem o tym wszystkim, o czym mówiłeś, że tak naprawdę tak, na każdy punkt definicji znajdzie się przykład, który ją obala.
Natomiast też warto zwrócić uwagę, że to nie jest takie oczywiste. Na przykład wspomniałeś o refleksjach Lei i Szumowskiego, ale oni nie mówią do końca, że to jest stand-up. Oni mówią, że to jest spektakl stand-upowy, że to jest spektakl z elementami stand-upu, ma też inne elementy. Natomiast tak, są też inne przykłady ze Stanów, kiedy dwóch komików robi coś bardziej stand-upowego, na przykład Bumping Mics, Attela i Rossa, wspaniała rzecz, to po prostu dwóch komików na scenie, którzy robią stand-up, a jak żart im wychodzi, to robią coś takiego. O, i super. I, jak najbardziej mieści się w definicji, chociaż gości jest dwóch. Wspólna gaducha u nas, Sobańca i Kutka. Nie? Na przykład. Ja tam miałem parę pomysłów w pracy magisterskiej, jak to zawęzić, ale jednym z moich ulubionych pomysłów wydaje mi się coś, co może się wydawać absurdem, ale jeżeli ktoś nazywa coś stand-upem i przy jednoczesnej akceptacji tego z widownią stand-upową, która uznaje to jako stand-up, to to jest stand-up. I to trochę głupia definicja, ale no, ona na przykład ładnie załatwia nam odpowiedź na pytanie, czy ci ludzie, którzy robili w Polsce stand-up, zanim wszedł jakby jako osobny gatunek, są stand-uperami, czyli na przykład Kryszak. Baltroczyk, Daniec. Dokładnie. Oni się nie nazywali stand-uperami, więc dlaczego mamy w ogóle rozszerzać o nich te definicje. Wydaje mi się, że często robili bardzo stand-upowe rzeczy, ale skoro nie nazywali tego stand-upem i nie nawiązywali wprost do, umówmy się, no, bardzo długiej, bogatej tradycji, którą mamy w Stanach, no to nie powinniśmy tego nazywać stand-upem, no bo po co? Czyli można powiedzieć, że tak jak jest tożsamość płciowa, to jest tożsamość komediowa. Tak, jak najbardziej. Trzeba się określić. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że jeżeli nie określasz się jako stand-uper, no to nie ma powodu, żeby cię tak nazywać. Oczywiście pojawia się problem, co jeżeli ktoś określa się jako stand-uper, ale nie do końca nim jest formalnie. Albo urodził się kabareciarzem, a czuje się stand-uperem. Tak. Identyfikuje się. Albo jest niebinarny w tym na przykład. Nie? Myślę, że komedia to płynna sprawa tak naprawdę. Wydaje mi się, że to są te przykłady, o których mówisz. Czyli czy jeżeli jest instrument muzyczny, ilość ludzi na scenie i tak dalej. Natomiast jeszcze bym się pokłócił z tym, co mówiłeś o postaci, bo to mi się wydaje bardzo istotne, że w stand-upie faktycznie nie powinniśmy mieć postaci. Jeżeli ktoś się przebiera, jeżeli ktoś udaje kogoś innego, to tutaj mam z tym problem, bo to jest bardzo ważne w komedii stand-upowej, że jesteśmy sobą na scenie. Oczywiście jakąś wersją siebie, ale wydaje mi się, że jednak jeżeli się przebierasz za jakąś postać, to już jest granica, która to rozróżnia właśnie z jakimś one-man show albo z kabaretem. Też bym się zgodził, że to by była dla mnie, poza tą deklaracją, no to by była dla mnie podstawa, że stand-up jest bardziej osobisty, że mówię ja jako ja. Nie? I to jest chyba dla mnie podstawowa różnica między jednym a drugim. No a to, tak jak powiedziałem, nie, to jest bardziej popularne w Stanach, nie, że ktoś się może przebrać właśnie za kobietę i wyjść jako stand-up. Przy czym to nie wyklucza tego, że na przykład się w jakiejś tam swojej wersji siebie może czuć kobietą, tak? Znaczy, no to Eddie Izzard przecież jest w sumie transwestytą chyba, tak? I często występuje i z makijażem, i ubrany jako kobieta, no ale występuje on jako on, no to jest Eddie Izzard po prostu, nie? Natomiast, no jeśli ktoś rzeczywiście to robi w postaci, no to trzeba by mu po prostu jechać do tych Stanów i powiedzieć, że robi to, co, nie wiem, Daniec na przykład, nie? Bo Kryszak już nie do końca, bo Kryszak występuje jako on raczej w postaci nie wchodzi, z tego co pamiętam. Kryszak ostatnio w ogóle był gościem Antka Syrka Dąbrowskiego. O, to Antek go zaprosił do podcastu Bity, ale potem zmienił to na ten swój drugi podcast. W każdym razie to jest rozmowa taka bardzo stand-upowa i Antek pyta Kryszaka o jego korzenie, o tym jak zaczął robić solową komedię. Jest to absolutnie fenomenalna rozmowa i bardzo, bardzo to jest stand-upowe, co robi Kryszak, szczególnie też, i to też wydaje mi się dosyć istotnym warunkiem tutaj na gruncie polskim, zwróć uwagę, jakie jest aktualne to, co Kryszak zawsze mówi, jakie jego monologi Słuchaj, są bieżące. My mieliśmy tak, że występowaliśmy z kabaretem razem z Kryszakiem przez, no, w taką mini traskę jakąś pojechaliśmy i graliśmy przez parę dni razem, tam wiadomo na supporcie, to coś się działo rano, on już wieczorem o tym mówił. W swoim stand-upie, powiedzmy, nie? Więc on jest mega aktualny i potrafi to wplatać, no i no, łebski facet, no i też bardzo go lubię, na przykład, no, jakbym miał wymienić z tej starej gwardii jakiś
fajniejsze osoby, które są tak fajne prywatnie, no to Kryszak jest naprawdę super gościem i bardzo go lubię. Tomek Kołecki właśnie, Kryszak, jakby coś było, dlatego go Syrek zaprosił, to się pojawia. Tak, Tomek Kołecki miał ciekawą przygodę w Sopocie, z Dańcem również, ale no też przede wszystkim Tomek wziął udział w takiej imprezie, to było 26-lecie, 25-lecie szkła kontaktowego i Tomka zaproszono tam, chociaż zupełnie jakby odstawał stylistycznie. Jeśli mogę wejść w słowo, to dla mnie, nie wiem, każdy kto widział listę występujących, to widział jakby kto tam nie pasuje, nie? No tam nie było żadnego stand-upera, a oni zdecydowali się na Tomka Kołeckiego, jednego z najmłodszych stand-uperów w Polsce, który no absolutnie odstawiał od widza szkła kontaktowego, a zaproszono go tylko i wyłącznie dlatego, że miał tyle samo lat co szkło kontaktowe. Więc cóż, to nie mogło się skończyć dobrze. Skończyło się tak, że jakiś piany człowiek na widowni zaczął przeszkadzać, więc Tomek zareagował po stand-upowemu i zaprosił go na scenę, co też jest, załóżmy, no, zaznaczmy, bardzo nietelewizyjnym zachowaniem, więc realizator no, tam poleciało po gaciach, wyłączył Tomkowi mikrofon i puścił napisy końcowe. I potem właśnie tam wiem, że Tomek też ponosił konsekwencje tego zachowania, a Kryszak wziął go w obronę jako osoba, która też ustalmy, nie znali się przedtem, ale Kryszak po prostu zrobił to, co uważał, że jest słuszne i moim zdaniem bardzo dobrze. I tak się zaczęła ich wielka przyjaźń, o której Tomek opowiada obecnie w swoim programie. Więc bardzo polecam zarówno special Tomka Kołeckiego, jak i właśnie rozmowę z Kryszakiem u Syrka, bo tutaj bardzo się ciekawie te dwa światy przenikają. A po Dańcu pojechał? To słusznie, ja też miałem okazję poznać Dańca i... Też miałem i też bym się przyłączył do chóru pojeżdżających. Nie znałem, absolutnie, autentycznie mówię to z pełnym przekonaniem, nie spotkałem nigdy większego rasisty. Niż Marcin Daniec? Tak. Jesteś z Białegostoku przecież. Tym bardziej. Ale mam wrażenie, że... Honorowe właśnie... obywatelstwo powinien dostać. Mam wrażenie, że Jerzy Kryszak też jest właśnie bardziej otwarty na te definicje takie stand-upowo-kabaretowe, że to jest... Bardziej on się czuje jako komik, a nie jako kabareciarz, podczas gdy Marcin Daniec się konkretnie odcina od stand-upu. Mówi, że to, co on robi, to nie jest stand-up i proszę go nie łączyć, tak? Tak, ale to jest takie, że mam wrażenie trochę podszyte jakąś taką dziwną zazdrością, bo on kilkakrotnie mówił, że jest zły na stand-uperów, że go nie uznają jako stand-upera. I wiem, że to też było tematem rozmów z Tomkiem Kołeckim tam w Sopocie. Ale jak to? Czemu wy on jest nie właśnie uznajecie? Taki niebinarny, że trochę chce, trochę nie chce, nie wiadomo. No i tam Tomek mu powiedział, ale panie Marcinie, nie wiem jak to panu powiedzieć, ale po prostu nie rozmawiamy o panu zbyt wiele. To chyba bardzo zabolało. Znaczy na początku historii stand-upu w Polsce tak naprawdę dużo było mówione o tym, że właśnie Marcin Daniec to nie jest jakby stand-uper na zasadzie takiej, że nie wiem, czy Abelard Giza to bardziej szedł w stronę tych komików amerykańskich myśląc o stand-upie, a nie o tym, że czy Kryszak, czy Daniec są podwajenami stand-upu. I myślę, i kilku komików stand-upowych właśnie powieliło tego typu schemat, też powtarzało właśnie, że oni w stand-upie to sięgają do Ameryki, a nie do tego, co było w Polsce w latach 80-tych, 90-tych. I myślę, że to mogło być właśnie krzywdzące dla Marcina Daniecka. No też nie zapominajmy o tym, że ten stand-up to ma naprawdę długą, bogatą historię w Stanach i to naprawdę widać, jakie są czyje inspiracje. No, sam fakt, jak ten stand-up zaczął się przebijać w tym 2008 roku, to troszkę się pojawiły po raz pierwszy takie sformułowania jak open mic, co to była czarna magia, dla wielu ludzi dalej jest, że jest coś takiego, że się testuje żarty przed jakby występem już takim gotowym, z tymi sprawdzonymi żartami. Nie? Mi też Grzegorz Halama kiedyś opowiadał, który też ten stand-up bardzo świadomie zaszczepiał wtedy na polskim gruncie, że
On był zafascynowany, przeczytał wiele książek teoretycznych o stand-upie i potem próbował na kabaretonach występować już nie w postaci swojej, tylko on jako on, w swoich ubraniach na przykład, co było nie do pomyślenia dla wielu ludzi z telewizji, że jakim cudem Halama nagle chce wyjść na scenę w swoich ubraniach. No to jest... No ale potem lata później poszedł na kompromis, bo robił stand-up, już rzeczywiście nie w postaci, ale żółty sweterek pod marynarką miał, nie? Tak. Więc tak... Ja myślę, że już po tylu latach po prostu ten sweterek jest częścią Halamy. Nie zdziwiłbym się, gdyby w nim spał w ogóle. I, przyrósł. Tak, i budziłby go oczywiście kogut. W każdym razie naprawdę tam widać, po prostu widać, jeżeli ktoś się tym stand-upem fascynuje, jeżeli ktoś wie, jak to działa, jak funkcjonuje w Stanach, no to nie bez przyczyny nie spolszczyliśmy tej nazwy, że robimy stand-up w Polsce, a nie monologi, nie one man show, no to też by było angielskie, amerykańskie, ale to jest forma zachodnia i ona ma swoją tradycję, swoje zasady i wypadałoby je znać. To nie jest tylko przeklinanie, to jest no, pewien styl podejścia do żartu. A propos przeklinania właśnie, bo jest też, tak jak mówiłem, krzywdząca łatka w kabarecie o tym robienia z siebie głupa, ale jest też krzywdząca łatka w stand-upie odnośnie nadmiernej ilości wulgaryzmu. Stand-up to jest tylko wulgaryzmy. Zgadzacie się, nie zgadzacie się? Dla mnie nie są jakby immanentną częścią stand-upu wulgaryzmy, bo są i dobre stand-upy bez wulgaryzmów. Bill Cosby. Tak. No i potem trzeba to kurwa odreagować jakoś, prawda? Natomiast w kabarecie też obecnie mi się wydaje, że pod wpływem też trochę stand-upu język też bardzo poszedł w tę stronę, że wulgaryzmów też jest sporo. Że my już nawet raczej staramy się pisać w opisie wydarzenia, że raczej dla widzów dorosłych jest to wydarzenie, no bo też staramy się używać języka takiego, jakiego używamy na co dzień. Trochę tak jak w stand-upie, nie? No bo to też czasami, nie wiem, dla mnie czasami nie przeklinanie w jakichś określonych sytuacjach to też jest trochę z dupy, nomen omen, bo po prostu w życiu postać by tak, nie wiem, nie powiedziała, to trochę tak jak przesadne robienie z siebie głupka. No to nie przeklęcie w jakiejś sytuacji no też jest odrealnione, jest, nie ma pokrycia w życiu. No znam może ze 2-3 osoby, które nie przeklinają nigdy, jak się wkurzą nawet, ale no znam, nie wiem, 2000 osób, prawda? Ale ja mam wrażenie, że w stand-upie też mimo wszystko coraz częściej komicy starają się odchodzić od tych wulgaryzmów, żeby to rzeczywiście było świadome narzędzie do podkreślenia pewnej wypowiedzi. Też Jaksa, wspomniany wcześniej, niedawno też Łantka właśnie w bitach powiedział, jak miał robić jako support przed kabaretem, więc wychodząc z założenia, że kabaret jest grzeczny, kulturalny, wyczyścił swój materiał właściwie do zera, jeśli chodzi o wulgaryzmy, po czym wyszli występujący kabaretowi, którzy wulgaryzmami rzucali co trzecie słowo właściwie. No to prawda, w kabarecie też były przekleństwa, jak najbardziej, i były też w telewizji na realizacjach kabaretowych, więc to, że w stand-upie jest ich więcej, to też na pewno zależy od komika. Ktoś kiedyś liczył, ile u Paczesia było tych kurew i tam wyszło, że 3 na minutę, to w ogóle było imponujące. Natomiast to nie jest obowiązek. Też słyszałem u Antka, że Antek ostatnio starał się zbić ilość przekleństw do zera w swoim programie i znalazł tylko 3 takie, których już nie da się wyciąć, że już musi być kurwa i chuj. Musi być kurwa i chuj, czy musi być kurwa i chuj? Kurwa i chuj i jeszcze pizda, bo to 3. W każdym razie i da się, natomiast też zwróćcie uwagę, że stand-up bardzo często traktuje o bardzo poważnych rzeczach i trudno mówić o aborcji czy o pedofilii w kościele, nie przeklinając przy tym, bo to też mam wrażenie po prostu jest po ludzku wkurwiające. Natomiast to prawda, odchodzi się ostatnio od przekleństw, redukuje się je i mam wrażenie, że to też trochę YouTube to wymusza.
ponieważ nasze programy są docelowo publikowane na YouTubie, który ostatnio będzie jest... inny kolor pieniążka. Naprawdę jest okropny, jeśli chodzi o cenzurę i algorytmy wychwytują przekleństwa i właśnie wyłączają nam monetyzację, która nomen omen nie jest nam jakoś super potrzebna, ale YouTube'owi już tak, żeby te filmy się oglądały. YouTube nie promuje filmów, na których nie zarabia sam, więc ta monetyzacja musi być włączana. Natomiast jeżeli coś się nie podoba, albo jeśli chodzi o słownictwo, albo o tematykę, to YouTube tę monetyzację ogranicza, właśnie dając tak zwanego żółtego dolara, co sprawia, że ogląda się ona te taki film jeszcze gorzej niż nawet bez monetyzacji. No, natomiast trzeba kombinować teraz i wielu ludzi po prostu fizycznie usuwa ze swojego programu wulgaryzmy tylko w tym celu. Żeby YouTube się odwalił. A na przykład, nie wiem, da się tak jak w telewizji wypikiwać na YouTubie i wtedy będzie monetyzacja? Niestety... No, nie znam się na praktycznych aspektach. Ja ostatnio bardzo dużo o tym gadałem z moją agencją YouTube'ową, bo trzeba mieć takową. Zbyt często to się teraz zmienia, żeby nie mieć tego. Trzeba mieć gościa od YouTube'a. No i powiedzieli mi, że YouTube wyczuwa nawet przekleństwa, jakby wypikane. YouTube wie, że tam było przekleństwo, nawet jeżeli fizycznie go nie słychać, co jest bzdurą. No ale YouTube to też uznaje za przekleństwo i wtedy też daje takiego żółtego dolara. Czyli YouTube jest jak twoja matka, wie, tak, co chciałeś powiedzieć. Doskonale wie. Ja w ogóle a propos Paczesia, to przecież pamiętam, jak Pacześ startował na Pace. I miał program bez żadnego przekleństwa wtedy. I też nie dali mu wtedy nagrody, chociaż nie to był dobry program. Tak. Ale to też trzeba przyznać, na samym początku jak stand-up się pojawiał na festiwalach kabaretowych, jury kabaretowe bardzo, bardzo nie lubiło tej formy. Właśnie nie za przekleństwa, jak się okazało, ale po prostu za bycie stand-upem. No, ja pamiętam sytuację z którejś paki, już nie pamiętam której, no to wiadomo, wtedy był to główny i najważniejszy festiwal kabaretowy i Karol Kopiec startował. I miał naprawdę super występ i jeden, no nie będę wymieniał nazwiska, ale taka trochę szara eminencja z organizacji Paki powiedziała, że dopóki on jest na pace, że Karol Kopiec miał w materiale swoim o smarkach z nosa i dopóki on jest na pace, to smarki z nosa nie będą na pace nagradzane. Więc smarki z nosa były takim naprawdę bulwersującym i obrzydliwym tematem i to już było za bardzo wulgarne jak na pakę. No i Karol dostał trzecie miejsce, zdaje się, wtedy. Dostał trzecie, ale się pytali, dlaczego nie wygrał, bo tam chyba rok później Fiedorczuk na przykład wygrał i Karol też chyba zasługiwał wtedy na to, żeby wygrać w ogóle. Tak, był jeden naprawdę z lepszych super występów. No i właśnie te smarki z nosa stanęły, czy tam, nie wiem, czy mówisz, rozlały mu się na przeszkodzie. Czy mówisz o panie Rafale? Nie, o panu Piotrze. Okej, okay, dobra, no to nie, to ja nie wiem kto. Ja miałem przygody z panem Rafałem Kmitą, bo... A nie, to nie juror, tylko organizator. Organizator, okej. Okay. No to pan Rafał Kmita był jurorem swego czasu i brałem udział w pracy zarówno jako kabareciarz, jak i jako stand-uper, solista. I kiedy przyszedłem na rozmowę z jurorami, tam była taka tablica, na której było napisane: stand-up jest społecznie szkodliwy. O, więc to taka była dyskusja. Bardzo pokazali swój obiektywizm jako jurorzy, nie? To trochę tak, jakbyś wszedł, na przykład, nie wiem, był określony, powiedzmy, nie wiem, albo był kobietą chociażby, nawet, czy określonej rasy, załóżmy Romem, i wchodzisz do sądu, masz sprawę i tam jebać Romów na przykład, tak, nie? No, nie możesz liczyć na sprawiedliwy osąd w takiej sytuacji. Mnie tam zawsze bawiło, że jeśli chodziło o werdykt, to widać było, że oni będą niesprawiedliwie podchodzić do stand-upu, niezależnie od ilości przekleństw, która będzie padała ze sceny. Natomiast szczególnie z biegiem lat, kiedy tych kabaretów zaczęło po prostu brakować, to stand-uperzy jak najbardziej byli mile witani, żeby się zgłaszali, przyjmowano ich do konkursów, po prostu nie wygrywali nagród. Ale później już dostawali, no bo i Fiedorczuk miał, i Grzesiek Dolniak miał chyba nagrody. Tak, na to się mniej więcej potem zmieniało dosyć płynnie, kiedy już faktycznie nie było komu tych nagród przyznawać. Troszkę nagle się okazało, tak, że stand-uperzy mogą coś wygrać. Zwłaszcza, że już no, przyszedł czas, kiedy tym bardziej doświadczonym kabareciarzom nie chciało się startować w konkursach, już nie startowali poza Ryjkiem, który jest trochę specyficznym konkursem. Natomiast no już w związku z tym, że przyjmowali wszyscy, no to ta konkurencja kabaretowa też była taka, jaka była, więc dobry stand-uper często wygrywał w przedbiegach. Ja trochę czuję taką mroczną satysfakcję, że stand-upy przeżyły pakę, bo paka jednak już nie istnieje. Nie podniosła się właśnie po pandemii jako jeden z festiwali kabaretowych.
Ale też trzeba przyznać, że to zawsze był trochę dziwny festiwal. Tam były bardzo dziwne zasady. Na półfinałach się najlepiej grało, a w finale już gorzej. Tak. I też bardzo ciekawe, to był największy festiwal w Polsce, ale nie miał nagród finansowych. To znaczy przyznawano nagrodę finansową dla Grand Prix, ale było prawo nie przyznać Grand Prix. I był taki okres, zdaje się, 8 czy 9 lat, kiedy Grand Prix nie przyznawano przez 9 lat. I w końcu... Nie było innych nagród od sponsorów. Tak. Tak. W końcu kogoś zaczęło to wkurwiać i w końcu przyznali te Grand Prix. I bankiety na pace były legendarne, bo nawet nie wiedzieli, że one były. Nie? Że o, był bankiet, tam coś, ktoś zjadł tam dwa koreczki i to był koniec bankietu. Nie? No to Kraków. No to. Dobra, czyli stand-up... Przepraszam, jeśli mogę, to też jak mówisz, Rafał Kmita, go wspominasz, no przecież grupa Rafała Kmity była, że tak powiem, w chuj wulgarna momentami, więc tutaj to, że ktoś, kto robi takie rzeczy na scenie i się czepia wulgaryzmu w stand-upie, no to dla mnie jest podwójnie obłudne, nie? No jeden z moich ulubionych cytatów z Rafała Kmity to sketch o psach. Za mało kurwa! To jest wspaniały. No, ale to nie było społecznie szkodliwe. No. Nie, bo to był kabaret, więc to wiesz, było kulturalne i to był artystyczny środek. Gdzie jest grupa Rafała Kmity, gdzie jesteś ty? No, też przeżyłeś. Nie wiem, czy wiesz, Rafał Kmita obecnie pisze stand-upy. Tak. Natomiast nie występuje z nimi. Jest autorem tekstu. Czyli to nie jest stand-up, bo Olka nie jest osobiste. Tolkowskiego, tak. Tak, widziałem nawet Olkę gdzieś tam. Jest napisane stand-up według Kmity. Tam. Mm-hmm. Bardzo ciekawe. No nic, czas. No i to jest społecznie szkodliwe rzeczywiście. Kolejna kwestia właśnie, którą fajnie płynnie przyjdziemy teraz, no bo coraz więcej kabareciarzy, mam wrażenie, też przechodzi na stand-up. Niedawno na YouTubie się pojawił... jak na katolicyzm na przykład też. No, zmieniają wyznanie. No tak. Stałeś się przykładem, bo wystąpiłeś z kościoła, tak? Tak. No. Ale to, tak jak powiedziałem właśnie, Igor Kwiatkowski na przykład właśnie z kabaretu Para Nienormalni, tak? Mm-hmm. Zaczął jeździć ze stand-upem, wrzucił jakiś czas temu na YouTube'a Pół geniusz, pół kretyn program. Nie wiem, czy widzieliście. Czy ja pewnie jakieś fragmenty gdzieś tam mogłem widzieć na jakichś festiwalach, czy tam realizacjach telewizyjnych, ale nie widziałem całego programu. Wiem, że on tam też śpiewa właśnie, że jest dużo różnych elementów w tym programie. Powiem szczerze, nie byłem w stanie przez całość przebrnąć, bo tam mało stand-upu w stand-upie jest po prostu. Okay. Bo to dla mnie też nie jest stand-up. Nie? A to nazywa to stand-upem właśnie? Nazywał to stand-upem, teraz chyba usunął informację, że to jest stand-up, tylko jest po prostu jako program pół geniusz, pół kretyn. Przeczytał pracę magisterską Mieszka i proszę. Pół stand-up, pół kabaret. Powiem szczerze, on tam rzeczywiście wychodzi, próbuje mówić, próbuje rozmawiać, ale jakoś tak brakuje premisów, brakuje puent, bardziej są po prostu pomysły na tematy, z których można pożartować. I co też widać po reakcjach publiczności, bo w momencie, kiedy on zaczyna odgrywać jakieś role, typu odgrywać kobietę, że kobieta coś tam powiedziała, pomyślała, no to zaczyna zbierać większe reakcje, czyli bardziej kabaretowe podejście, prawda? Natomiast, no mówię, z takich typowo monologowych jest trochę więcej ciszy. No ale Igor nie jest jedyny, bo też Michał Pałupski już od paru lat w stand-upie działa. Ewa Błachnio zaczęła jakiś czas temu też ze stand-upem jeździć. Grzesiek Dolniak przecież też zaczynał Grzesiek w kabarecie. No i Grzesiek teraz już myślę do top 10 bez problemu. Znaczy jakieś gadałem z Grześkiem, no właśnie co tam Grzesiek, ty już w top 10. Grzesiek, nie, ja jestem siódmy. Więc policzył sobie. No ale tak, jak najbardziej. No i też brakuje tutaj nazwiska Abelard Giza. No tak, no. Tak, który był takim protoplastą przechodzenia z kabaretu do stand-upu. W najlepszych czasach Limo odszedł z kabaretu i od razu zajął się stand-upem właściwie. Tak jest. Kacper Ruciński też miał swój kabaret, co mało osób wie. Och, bardzo krótko miał ten kabaret, ale zostanie na zawsze w mojej pamięci. Potem też miał jeszcze kabaretowy epizod, bo właśnie z Grzeszkiem Dolniakiem pisali skecze. Więc tak, ja myślę, że dużo jest takich przykładów. No i co? Jak najbardziej. Czemu nie? I tylko też mam wrażenie, że jeżeli się zajmujesz jakimś gatunkiem, to właśnie trzeba po Bożemu, nie? To nawet mniej kabareciarzy dotyczy niż teraz
TikTokowców, mam wrażenie, bo jest taka druga fala ludzi, którzy zrobili się znani przez TikToka i teraz chcą też robić stand-up i czy może lecą nie tylko TikToka, ale ogólnie social media. Tak, tak, ogólnie. Paweł Konkiel przez Instagram. I to też nie jest nic złego. Jeżeli ktoś chce zacząć się zajmować stand-upem czy jakimkolwiek innym gatunkiem, to może zacząć w każdym momencie, tylko że jednak wydaje mi się, że trzeba po Bożemu i to od razu widać. Kto po prostu uważa, że to jest łatwa opcja, żeby sprzedawać bilety, a kto chce zrobić z tego faktycznie jakieś show. I na przykład no, są dobre przykłady, jak wspomniany Pałupski, jak wśród tych influencerów, myślę, że Midas też jest całkiem niezły. W każdym razie, że widać, tak z szacunkiem podchodzą do tego stand-upu, piszą i ćwiczą. Midas też, zanim mu skoczyło dzięki sprawie dla reportera, był komikiem. No to on tak dużo właśnie występował na open micach. No tak po Bożemu podchodził do sprawy. No tak samo, nie wiem, Mimi Zenkner na przykład, czy Wojtek Kamiński, no to też idą taką drogą. Tak. Po Bożemu, powiedzmy. Chodzą na te open mic'i, bombią jak należy i potem już ze sprawdzonym materiałem dopiero wychodzą przed ludzi. To jest, myślę, bardzo ważne. No, jeżeli ktoś tego nie robi, na przykład jak mama na obrotach jest coś takiego, to niestety potem widać od razu na przykład przy komentarzach na kup bileciku, które są notorycznie kasowane. No cóż. Można różnie, natomiast wydaje mi się, że jednak z szacunkiem do widza. No zdecydowanie, aczkolwiek, no wiadomo, są te open mic'i, można się przygotować, można przetestować te żarty, aczkolwiek mam cały czas wrażenie, że kabareciarze jak świeżo przechodzą na stand-up i robią swój pierwszy, czy nawet czasami drugi program, mają taką swoją typową manierę, trochę przeciągania żartów, trochę dorzucania niepotrzebnych, dodatkowych puent. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy niekoniecznie. Chyba nie powiedziałbym, że to jest grzech wyłącznie kabareciarzy. Bardziej ludzi, którzy zaczynają, bo to chyba w każdej działce jest tak, że mało z nas jest geniuszami. Owszem, zdarzają się tacy, którzy są od razu świetni, ale większość z nas musi po prostu ryć w tym i się nauczyć tego, nie? Więc każdy popełnia błędy. Pewnie może błędy kabareciarzy są ciut inne niż kogoś, kto przyjdzie z ulicy, bo mają jakiś tam warsztat, powiedzmy, sceniczny i obycie na scenie, ale za to właśnie w drugą stronę mogą coś tam przegiąć. Natomiast to chyba błędy są rzeczą ludzką, że tak powiem. Wydaje mi się, że kabareciarze są zazwyczaj lepsi aktorsko. To widać po prostu. Szczególnie u młodych stand-uperów czasami praca z mikrofonem leży, po prostu jest źle. Natomiast kabareciarz już na tej scenie był, już się tych ludzi nie boi. Jeżeli jakieś błędy, mam wrażenie, że czasami się zagrywają kabareciarze. Że zostaje taka maniera właśnie tego debila, z czym czasami trzeba walczyć. Czasami muszą się po prostu nauczyć być sobą na scenie. Ale chyba, że ktoś jest debilem, nie? No, to... no tak, to wtedy warto być sobą. Ewa Stasiewicz powiedziała w jednym z kabarecie. To nie było przejście, nie? Nie, że po prostu zupełnie inna praca jest i ona na przykład jak z kabaretu na stand-up przechodziła, no to widziała po sobie naleciałości na to, żeby zaakcentować, że w tym miejscu jest puenta, w tym miejscu jest żart. I było takie wyczekiwanie, aczkolwiek tak jak mówicie... A też zauważmy, że Ewa nie pochodziła z kabaretu, który był taki popowo debilno-postaciowy, nie? To był raczej inteligentny kabaret i bardzo fajny zresztą chlenur, którego też brakuje trochę. Właśnie to dla mnie jest główny zarzut wobec kabaretu, że trochę skończyła się nisza na takie inne rzeczy, nie? Mam wrażenie też, że kabaret rozkwita bardzo przy cenzurze, kiedy musi w sposób niedosłowny wyśmiać pewne kwestie polityczne, tak? Zależy jakiej cenzurze, bo już trochę ich było przez ostatnie dziesięciolecia. Przy tej politycznej cenzurze jak najbardziej. To było wspaniałe właśnie jak za komuny w piwnicy pod Baranami. Wszyscy wiedzieli, gdzie siedzi cenzor, miał swoje krzesełko. Więc przy jakichś hardkorowych żartach podobno i widownia, i obsada skeczy patrzyła na to jedno krzesło. Po prostu cenzor pokazywał jak w Rzymie, tak lub nie, czy to przejdzie, czy nie. Natomiast mam wrażenie, że potem w latach 90. pojawiła się ta druga cenzura. Kabaret miał ten problem, zawsze to powtarzam, że w
pewnych czasach, w tych kabaretowych czasach, kiedy to rozkwitało, kiedy jeszcze było tych dużo fajnych pomysłów, o których Tomek mówi, to główną tragedią kabaretu było to, że jedyną dobrą kamerę miała telewizja. I to było przed YouTube'em i trzeba było się troszkę dostosować do tego, czego telewizja oczekiwała. I to też był rodzaj cenzury. I czego widz też oczekiwał, tak, nie? Bo widz, dodajmy, masowy. Ja pamiętam, jak właśnie, bo to też nie jest tak, że kurczę, zabraniali czegoś grać, a czasami nawet kurde, nie było sensu grać niektórych rzeczy. No, na przykład my mieliśmy taką też traumatyczną dosyć sytuację, bo graliśmy w czwartej części Mazurskiej Nocy Kabaretowej sketch o marszałku Dąbrowskim i o tym, jak powstał polski hymn. Nie? Też taki sketch troszkę tam drapiący pewne jakieś tam mity narodowe i tak dalej, ale to tego kuźwa nikt nie oglądał, no bo to nie było na tę imprezę. Nie? I niestety trzeba było pod te imprezy, pod te realizacje też się dostosować z materiałem, bo inaczej on też trochę przepadał. Nie? I to tam było tak, że jeden sektor to siedział już odwrócony i pił wódkę na przykład, bo to też były trochę inne czasy, że mimo wszystko wydaje mi się, że teraz ta publiczność jest kulturalniejsza, zresztą Boże, za dużo dywagacji może trochę, ale tak jak ja nienawidzę chociażby tęsknoty za latami 90., w których się wychowywałem, dorastałem, to były pojebane czasy, kiedy można było stracić telefon, dostać w ryja, mogli cię okraść, pobić i tak dalej, że teraz Polska jest 100 razy bezpieczniejszym krajem i tak dalej i czasami trochę nie rozumiem tej nostalgii. I ludzie też teraz mi się wydaje, że są kulturalniejsi, widzowie również. Wiesz, ja pamiętam, była taka sytuacja, jak realizatorka kabaretowa w telewizji powiedziała moim znajomym, że ten ich sketch, bardzo dobry sketch, nie przejdzie, bo jest po prostu za mądry. Że... No tak mogło być. No. Jak najbardziej. Nie nadaje się dla masowego widza i jakby też rozumiem tę decyzję. No ale to były takie czasy. Kabaret, jedyną dobrą kamerę miała telewizja. No a teraz jest jeszcze inna cenzura, ta, o której już mówiliśmy, czyli YouTube, więc nie wiem, czy to jest tak, że kabaret sobie radzi ze wszystkimi rodzajami tej cenzury. No, na pewno z tą polityczną, ale co czasy to inna cenzura i troszkę trzeba lawirować. To nie jest tak, że się przyzwyczajasz do tego, że umiesz coś. Zaraz stół się wywróci, sytuacja się zmieni i trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie. Zresztą wiesz, jak chcesz mieć wyświetlenia, obejrzenia, no to dla mnie też jest jeszcze kolejny rodzaj cenzury, taka cenzura widza, nie? Ty trochę z własnego doświadczenia, bo nagle ludzie zaczęli, wiesz, ci przysyłać chamskie komentarze czy wiadomości, bo mówisz coś o papieżu, bo mówisz coś o chrzcie dziecka i tak dalej, nie? I to też jest tak, że widzę, że na przykład ci najbardziej popularni stand-uperzy unikają takich tematów, co też dla mnie stand-up powinien właśnie... Dla mnie stand-up zawsze był fajną odskocznią, że mogłem sobie robić coś odważniejszego czy bardziej po krawędzi, ale też czasami coś bardziej odważnie powiedzieć niż w kabarecie, w sketchu, nie ubierać tego w metafory i tak dalej. A tutaj widzę, że stand-uperzy, mając ten oręż, to często się wycofują i najlepiej to o związkach zrobić, o czymś tam, sratatata, nie? I to trochę też się robi kabaret taki, że a babeczki są takie, faceci są tacy i tyle, nie? Byłem też świadkiem, jak Socha wycina żart z programu. Dobry żart, ale stwierdził, że odwróci od niego część widzów, że jest zbyt kontrowersyjny. No i to jest właśnie coś też, co... jakby rozumiem, ale to nie jest mój stand-up. Wydaje mi się, trochę że stand-up powinien być trochę kontrowersyjny. Właśnie no w kabarecie też tego kiedyś było więcej, ale też nie ma takiej cenzury na przykład, bo pamiętam, jak robiliśmy w zeszłym roku jakiś tam sketch z kabaretem Młodych Panów i daliśmy w tym sketchu puentę, bo to był sketch o naszego autorstwa, oni grali jakby gościnnie, o rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. I puenta była o rekonstrukcji zamachu na papieża. No i Polsat nie miał z tym problemu, powiedzieli, że fajna puenta może być, nie? Więc my się baliśmy, że to nie przejdzie w ogóle. Zresztą też pamiętam, jak przecież graliśmy, to jeszcze przed aferą z bąkami papieża, no to my graliśmy sketch o pomnikach Jana Pawła II w telewizji normalnie i na pace. No i on poszedł w Polsacie też, nie? Więc takiej cenzury nie było, a cenzura widza, owszem, bo wtedy też dostaliśmy takie wiadomości, jak ty teraz dostajesz, że obrażamy papieża przez RZ i tak dalej, nie? No to jest właśnie dla mnie ciekawe, że czasami najwięksi patrioci nie widzą, że patriotyzm zaczyna się od dbałości o język polski, nie? I ta ortografia kuleje, no ale to już inna sprawa, nie?
Ale najgorsze jest to, że my w tym sketchu mieliśmy takie absurdalne wtedy sytuacje, które sam wymyśliłem. Na przykład, że 12 papieży jak 12 apostołów, papież w kajaku, papież ogrodowy, tak jak krasnal ogrodowy, pomnik papieża. I kuźwa, potem jak nam ludzie albo widziałem gdzieś w wiadomościach, albo nam ludzie przysyłali zdjęcia, że to wszystko zaczęło się pojawiać, nie? Że teraz to by brzmiało jak sketch dokumentalny, a nie jakiś wymyślony absurd na temat kultu jednostki czy tam uwielbienia dla papieża. Jedyne co to przerobione z Karola Świerczewskiego, to jedyny, który był w tym sketchu, który jeszcze chyba nigdzie nie powstał. To jest bardzo ciekawe, bo widać, że papież narasta, jakby problem papieża. W obecnym programie dużo poruszam. Ale to był 2009 rok albo 2008, więc to było naprawdę wcześnie. No właśnie, to byliśmy prekursorami w zasadzie. No ja obecny program teraz gram od roku, w październiku będzie rok. I tam papież był od początku, natomiast w pewnym momencie, mniej więcej w połowie grania programu, wydarzyło się to, co się wydarzyło, czyli ten słynny dokument Franciszkańska 3 oraz książka Overbecka Maxima Culpa. I nagle się okazało, że moje żarty są dużo bardziej kontrowersyjne niż były. Aż same żarty się nie zmieniły, zmienił się kontekst ogólnopapieski, po prostu nagle ten temat stał się hardkorowy i nagle widać było, że reakcje ludzi są od razu zupełnie inne. Wydaje mi się, że po tym filmie tak się stało, że albo jesteś po tej stronie, albo jesteś tak, po tej. Nie? Nie można być. A nie ma takie, że no zobaczmy jak to było, nie? Mhm. Nie ma dyskusji też, mam wrażenie, po prostu. Tak jak ta posłanka PiSu, która powiedziała, że nie da wywiadu, dopóki nie przeproszą za bluźnierczy dokument o Janie Pawle II. No cóż, nie dam w życiu wielu wywiadów. Ty nie da, tobie nie da wywiadu też, tak. To, co Tomek wspomniałeś, to takie prorocze skecze, to jeszcze Monty Python mi się przypomina. W żywocie Briana grupa tych walczących o wolność i Front Wyzwolenia Judei. Front Wyzwolenia Judei i o tym, że jeden z nich czuje się kobietą i chciałby mieć prawo do rodzenia dzieci. Tak, tak. I John Cleese, który tam mówi, że nie masz macicy i nie możesz mieć dzieci. No, no i teraz się okazało, że to też jest rodzaj cenzury, prawda? I też przegięcia w taką drugą stronę trochę, nie? No bo... Ja osobiście uwielbiam dzieła kultury, które po czasie wkurwiają zarówno jedną, jak i drugą stronę. To Harry tak. Potter albo właśnie Żywot Briana. Myślę, że najlepsze rzeczy. Żywot Briana najpierw chyba wkurwił Żydów, potem od razu praktycznie katolików, no a teraz się okazuje właśnie, że drugą stronę zupełnie. Tak. Monty Python miał... No to jest mistrzostwo właśnie, tak jak powiedziałeś. Natomiast też to, co powiedziałeś, Mieszku, że jak się zaczynamy, bierzemy za coś i należałoby to robić po Bożemu, tak się przygotować do tego dobrze, to mam wrażenie, że te trudne tematy właśnie jak papież, pedofilia w kościele, niektóre rzeczy polityczne też wymagają takiego podejścia po Bożemu do tego. I tak jak ja na przykład jako katolik, no też nie lubię pewnej tematyki żartów i nie wszystkie żarty swoich programów mi się dobrze słucha, szczerze powiedziawszy. Ale bardzo cię szanuję za żart o autorze barki, z tym, że pozostało na brzegu, bo to jest tak po prostu konstrukcyjnie majstersztyk i nie wiem, jak można się obrażać o dobry żart po prostu w tej tematyce w tym momencie, tak? Oj, absolutnie można. Natomiast tak, też mi się wydaje, że przy kontrowersyjnych tematach sprawność napisania żartu, sprawność pisarska, to jest cała różnica na świecie. I wielu młodych komików, którzy dopiero zaczynają, wydaje im się, że to jest proste. Nie, to jest naprawdę cholernie trudne. I tak jak mówisz, też nie lubisz wszystkich moich żartów. Jest cała masa ludzi, których no nie przekonam i moje żarty będą ich irytować. Zobacz, drażnić. Jakbyś musiał dobrze napisać żart, żeby się z niego Czarnek na przykład zaśmiał, nie? Ja myślę, że już się z paru zaśmiał, tylko nie może się przyznać. A to też by było fajne, nie? Jak tak siedzi Czarnek i się powstrzymał, ogląda żółć i się powstrzymał. No jeszcze nie ma w necie, ale może był gdzieś. Oj, no bardzo jestem ciekawy, co mój nowy program, jakie wzbudzi reakcje. Teraz jak rozmawialiśmy o Monty Pythonie, to też sobie uświadomiłem, w jakim jesteśmy dupie trochę jako kraj, że rzeczy, które mają 50 parę lat i były też w bardzo konserwatywnej Wielkiej Brytanii pisane, ale wtedy były normalnie w telewizji i tak dalej, to nadal potrafią być u nas kontrowersyjne po ponad pół wieku, nie? Mhm. Oglądałem dzisiaj nagranie z Roastu Kasparka. W ogóle to
właśnie dlatego oglądałem, bo zbliża się niedługo kolejny krakowski roast. Państwo muszą wiedzieć, w Krakowie jest taka magiczna piwnica komediowa, nazywa się Comedy Lab i tam co tydzień jest jakieś wydarzenie stand-upowe. Sama piwnica nazywa się Artefakt, a grupa nazywa się Comedy Lab. Tak, i absolutnie takie miejsce, gdzie komedia jest bardzo żywa i właśnie też organizują się tam regularnie roasty regionalnych komików. I wszyscy ci komicy są straszni no-name'i, ale raczej liczy się atmosfera, która tam panuje. I zauważyłem ciekawą rzecz, na którą przedtem nie zwróciłem uwagi, bo tam w pewnym momencie padają żarty na temat klaunowych imion. Między innymi twoje jest wspomniane, bo klaunowe imię Tomka to doktor do widzenia. I tam miałem żart, że tam właśnie doktor do widzenia to również streszczenie ostatnich 5 lat Krzyśka Kasparka na uczelni. I wtedy odezwał się z ciemności Konrad Kaliszka, komik znany głównie z tego, że opuścił go ojciec. I właśnie mówi, doktor do widzenia to też mój tata. I zdałem sobie sprawę, nie zwróciłem na to uwagi przedtem, że ludzie w Polsce nie czają zazwyczaj roastów, że roast oglądany z zewnątrz to jest obrażanie się nawzajem. Natomiast Konrad sam wystawił się na odstrzał dla dobra żartu. Jakby Konrad zauważył, że jest potencjał zażartowania z siebie i nie miał z tym absolutnie żadnego problemu. Po prostu nie liczyło się to, z kogo się śmiejemy. Liczyło się to, że możemy coś dorzucić do siebie i że widownia może się z tego zaśmiać. Czyli jest szansa, że Ojciec Święty bawiłby się na żółci. Mam nadzieję, że właśnie tak. Ręka z nieba w pewnym momencie się wysunie i dorzuci też od siebie jakiś komentarz. Ale mam wrażenie, że tego powinniśmy się uczyć, a to właśnie bardzo lubię w takich małych miejscach komediowych, że fajnie by było, kurde, żeby nadrzędną wartością była beka. Nie traktujmy wszystkiego tak kurewsko poważnie. My chyba po obu stronach tej barykady czy podziału, jaki teraz jest, czy wiadomo, że najbardziej obrażają się konfiarze najczęściej i antyszczepionkowcy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że kurczę, ja uważam, że powinniśmy umieć śmiać się z żartów, które nawet które są sprzeczne z naszymi poglądami, bo jeśli jest dobrze napisany żart i ktoś nie ma tam, powiedzmy, błędów jakichś takich logicznych we wnioskowaniu, no to dlaczego miałbym się nie zaśmiać, mimo że ja mam inne poglądy, nie? Montuję właśnie żółć i mam też 5 minut o lewakach i powiem ci, że przy dokładnej analizie audio bardzo dużo jęków muszę wycinać obecnie. Więc to nie jest to tak. To jest ten słynny ból dupy lewactwa, o jest, którym konfiarze piszą. Mam go dokładnie w jednym folderze, zbieram. Ale oczywiście tak. Ja lubię wkurwiać wszystkich, więc myślę, że ten najnowszy program nikomu się nie spodoba. Mi się spodoba, pewnie Maćkowi też. Natomiast jeśli chodzi, no to dla mnie przykładem jest to, co mówiłeś o żywocie Briana, że jeśli ten fragment może kogokolwiek oburzać i ktoś go może uznawać za kontrowersyjny, no to kuźwa, widać, że obie strony nie mają poczucia humoru często. No. Dopóki nie umiemy z czegoś żartować, nie umiemy też o tym rozmawiać. Roasty są właśnie piękne pod tym kątem. Miałem okazję wziąć udział w jakichś takich mniejszych bitwach roastowych. Ale wrażenie dla mnie było niesamowite i to nawet nie chodzi o te żarty, że mogłem ja po kimś spróbować z kogoś pożartować, ale właśnie żarty na mój temat, które słyszałem. To było dla mnie miód. Jeżeli żart był dobry, no to śmiałem się chyba najgłośniej z całej publiczności z żartów na mój temat. Nie wiem, jakie ty masz, Tomku, doświadczenie z roastami, bo widziałem... Ja uwielbiam roasty. Też uwielbiam Mieszka w roastach, bo moim zdaniem jest chyba najlepszy teraz w kraju w roastach. Natomiast sam też bardzo lubię pisać żarty na roasty, bo też chyba mi to w miarę wychodzi i lubię. Właśnie fajne jest dla mnie to, jak ktoś zauważa coś, kierując się jakąś odmienną logiką ode mnie w moim życiorysie, czy w moim opisie, czy w czymkolwiek, czego ja sam bym nie zauważył, nie? I to jest dla mnie zarąbiste, nie? I pojedzie tak, że sam bym tego nie wymyślił, że mógłbym tak po sobie pojechać, więc to absolutnie mnie nie boli i bardzo, bardzo lubię roasty, nie? Gorzej na przykład, jak ktoś ma jakieś uniwersalne żarty i takiego podejścia do roastów nie lubię, nie? Że coś tam... Dopasowuję. Pamiętasz, że już nie będziemy litościwie wspominać, który to kolega, ale jak jeden kolega, jak ja odpadłem z tobą na finale Roast Battle
i potem w następnej rundzie on rzucił żart, że twój ojciec miał na imię Alfons i Mieszko mówi, i coś tam jakiś żart a propos tego Alfonsa, a Mieszko mu mówi, przecież to Nowaczyka Alfons miał na imię, debilu, nie? Tak, mój ojciec to jest chyba... Jarosław i by cię kurwa ustawił, tak mu powiedziałem. Tak. Bo chyba już po prostu nie miał żartów napisanych na Mieszka, to stwierdził, że a dopasuje te, co, tylko to było to tak bezsensownie dopasowane, że były to tak, takie rzeczy, których nie można było dopasować. Nie? Ale powiem ci, że to był niesamowicie charyzmatyczny koleś, ja potem oglądałem ten pojedynek i on by mnie rozwalił. Gdyby nie to, że połasił się na żart, żeby powiedzieć żart na ciebie i gdyby nie to, że miałem odbitkę do tego, to bym nie zjadł. Ale udało mi się go właśnie złapać na tym, jak się przejechał. Swoją drogą mieliśmy też bardzo udany pojedynek z Tomkiem. Jeden chyba z moich ulubionych roastowych pojedynków. Też to jest do zobaczenia w sieci, gorąco polecam. Finał Ligi Roast Battle się nazywa film. I do Tomka bardzo trudno się przyczepić, bo jest dobrym człowiekiem. To jest okropne, zawsze trzeba na roastach znaleźć. Ja się pozwolę coś, nie zgodzić, nie? Ale spokojnie. No ale Tomek wszystko, no i te klauny w szpitalu, jest maratończykiem i pisze książki dla dzieci i naprawdę trzeba było stanąć na rzęsach. Nie, no ale wtedy mnie pięknie rozjebałeś, to no, trzeba przyznać. W roście Kasparka miałeś właśnie na, tom, na temat tego, jaki Tomek jest dobry. Tak, że całe życie miał średnią 4-0, tak, tak jest dobry. Tak. No nic. Ale przeklinam, więc nie gwałcę. No ale teraz mamy z Tomkiem nowego roasta i też będzie nagrywany, więc już, tak. Już jakieś nowe żarty się będą tworzyć na pewno. Z przyjemnością coś nowego wymyślę. Widzę, że jesteś siwy. Dobra, a tak z ciekawości w sumie, bo ty, Mieszku, od kabaretu odszedłeś na rzecz stand-upu. Tomek, ty poszedłeś na stand-up, ale w sumie mam wrażenie, że teraz też mniej stand-upowo działasz. Nie, i trochę kontaktowo. Tak, niestety, no ty, tyle miał, no też z kabaretem mieliśmy więcej dużo grań w ostatnim czasie, więcej jakichś tam projektów, więc trochę czasu niestety zabrakło na stand-up, nad czym ubolewam, ale będę próbował troszkę wrócić do w miarę, powiedzmy, regularnego grania, bo troszkę mi też tego żal. Myślę, że roast Wolskiego będzie takim właśnie punktem zwrotnym. No właśnie chciałem się spytać właśnie, czemu w tą stronę poszło to, że... Trochę stąd wynikało, no, że wiesz, no, na przykład jak my mamy w Polsacie, no teraz mieliśmy drugi sezon, nie wiem jak tam będzie dalej, ale wiosną programu cotygodniowego, który się nazywa Nowy Skład. I tam też dużo rzeczy robiliśmy takich na bieżąco, politycznych, bo ja też przy Faktach Autentycznych, przy pisaniu uczestniczę, też byłem jednym z głównych autorów, że no co tydzień musieliśmy pisać nowe skecze, oprócz normalnych skeczy mojego kabaretu, no to rzeczywiście pracy jest tyle przez te 8 tygodni, że ciężko zająć się czym innym na przykład, nie? No potem jak jeszcze z kabaretem mamy dużo jakichś biletowanych grań, no to no w sumie ciężko ten czas znaleźć, zwłaszcza, że też staram się w dni wolne jakoś trochę spotkań autorskich robić z książkami, no bo to też to jest właśnie taki troszkę, znaczy nie powiem, że bogactwa, no bo tam ja chuja osiągnąłem w czymkolwiek, natomiast rzeczywiście jak robisz tyle różnych rzeczy, to niestety no, na którą siłą rzeczy zostaje mniej czasu, nie? A trochę też żal mi było tej książkowej działki, więc troszkę bardziej się poświęciłem książkom, no też wizyty w szpitalu regularne i tak dalej, więc naprawdę czasami ciężko czas znaleźć na wszystko. A jeszcze jest rodzina, nie? No wiadomo, że to akurat tam mniej ważne od kabaretu czy książek, no ale też troszkę ważne, nie? A ty, Mieszku, czemu właśnie z kabaretu zrezygnowałeś? Wiesz co, to mi się wydaje, że kabaret już tak naturalnie dogorywał w momencie, kiedy się zdecydowałem o odejściu. Ale tak, w pewnym momencie tak mocno wpływała na nas ta frustracja związana z tym, że nie możemy pokazywać szeroko zakrojonemu widzowi tego, co chcemy. My bardzo byliśmy dużymi fanami tego kabaretu właśnie UFO-owego, jeżdżenia po festiwalach, czegoś znanego jako Zielonogórska Szkoła Kabaretowa. W pewnym momencie już było widać, że naprawdę jest ciężko. Wygraliśmy wszystkie festiwale, no może nie wszystkie, ale znaczącą ich część. Wydawało się to takie bezcelowe, a ja jakby też równolegle rozwijałem karierę stand-upową, która dużo lepiej mi szła
No i po prostu myślę, że dosyć naturalnie podjąłem tę decyzję o stand-upie. Kabaret też rozpadł się niedługo później. Zresztą przecież pamiętasz, mieliśmy wspólną trasę jeszcze z Grześkiem Dolniakiem, nie? Tak. I z Krzyśkiem Jansem. Bardzo fajna trasa. Wtedy się jeździło we czwórkę w trasę i sprzedawaliśmy to. No potem widać, jak to mocno się rozwinęło od tylu lat. No teraz... Teraz Dolniak wyprzedaje, no myślę, można powiedzieć, 10 razy więcej biletów niż wtedy my w czwórkę. No. No, więc jak najbardziej, no, to był ten koń, na którego trzeba było postawić. Ostatni sketch kabaretowy, w którym brałeś udział, jaki udało mi się znaleźć, to była książka Kabaretu Inaczej z 2016 roku. I w związku z tym już w 2018 chyba wyrzuciłeś na YouTube, tak? Czyli tu mówisz, to mniej więcej to takie przejście było? W 2015 wiem, że zacząłem robić stand-up, w 2018 chyba skończył się kabaret. Te skecze jeszcze powstawały, też to się nałożyło na zmianę władzy w Polsce, co też nie bez znaczenia było dla branży kabaretowej. Wszyscy uciekli z TVP, częściowo zostali wywaleni. Że niektórzy wrócili, nie? Tak, tak. Tam no, było to jakby sferą wielu konfliktów. Wiem, że też Bałtroczyk dzwonił do ludzi i mówił: a, dziękuję, to jest nasza ostatnia rozmowa. Tak, dzwonił, Bałtroczyk dzwonił do ludzi, którzy występowali w TVP i mówił, że no miło było cię znać. Nie? Tak. No, też się zaczęło robić nieprzyjemnie i mam wrażenie, że wtedy się to mniej więcej tak symbolicznie skończyło. A potem przyszedł COVID i zamiotł to, co zostało. Więc jeżeli Tomek jest tutaj dzisiaj z nami i dalej jest czynnym kabareciarzem, to znaczy, że jest, kurde, weteranem, naprawdę przetrwał wszystko. No to prawda, że przetrwali najsilniejsi, bo COVID jeszcze dobił parę składów też, rzeczywiście, nie? Przetrwał. Natomiast można powiedzieć, że PiS wykończył kabaret inaczej. Tak. Jak najbardziej. No, sama nazwa PiSowi pewnie nie szczególnie pasuje, więc... Mhm. No to w kontekście miłości, prawda? Ale chłopaki działali jeszcze, nie? Sitek działał przecież. Sitek jeszcze działał z Wacławiakiem. Mieli, nie wiem, czy jeszcze występują razem, skład, czy nie? On. Nie, już nie występują. Teraz Sitek jest cyberciecią. Nie wiem, czy wiesz. Nie. Jest panem od IT w sieci przedszkoli. I ten podłącza pod dzieci kamery GoPro i potem montuje z tego filmy. Podłącza pod... Tak, mówi, że straszne rzeczy. Brzmi to źle, ale spoko. Straszne rzeczy podobno nagrywa. Na co nie wyobrażasz, co dzieci robią, jak je puścisz samopas. A to też był całkiem ciekawy skład, no ale nie przetrwał próby czasu. Tak, no tam... Ci młodzi, kurczę, się rozleźli. No, jak ktoś już miał ugruntowaną pozycję jak ty... To udało się jeszcze jakoś tam przetrwać. Tak, my się chyba załapaliśmy na taką ostatnią falę jeszcze, nie? Po nas tak. Już mało kto doszedł nowy do tego takiego nurtu telewizyjnego. Mhm. Potem już był. Wielu ludzi narzekało na szklany sufit, że po prostu już się nie dało, że dochodzili gdzieś tam i się odbijali. No bo to rzeczywiście trochę tak jest, bo ja pamiętam, jak my czasami dyskutujemy o tych programach, my też rzadko mamy wpływ na to, kogo się zaprasza. Teraz jak jesteśmy gospodarzami, to na przykład nie mieliśmy żadnych gości, tylko robiliśmy wszystko sami, ponieważ też się porobiły koterie menedżerskie i tam ci nie wystąpią u tych i tak dalej, także to też jest niefajna rzecz trochę, natomiast często było tak, że jak proponowaliśmy, żeby ktoś młody wystąpił, nie, bo spadnie wtedy oglądalność i ten fetysz oglądalności jest taki, że na przykład piosenek też nie ma w programach kabaretowych, bo spada oglądalność na piosenkach, no bo na piosenkach też trzeba trochę uważać i wsłuchiwać się w tekst. Blackoutów nie może być na przykład, tak, bo shortów, światło nie może zgasnąć. No, bo ktoś może akurat skakać po kanałach i będzie ciemno, no to przełączy. No to jest ta filozofia. No, bo myślę, że mu się telewizor zjebał. No i takie rzeczy, nie? No niestety. To trochę ta telewizja zabiła tę różnorodność. No to z bólem serca przyznaję, nie? A jak z drugiej strony ktoś nowy ma się pojawić, skoro się nie pojawi? No to jest...
No mi najbardziej było żal tych festiwali, bo naprawdę fajnie się jeździło po festiwalach. To było spoko. Nawet te dziady w jury nie były w stanie tego zepsuć. Nawet, chociaż oni mieli bardzo konkretny gust, który absolutnie rozmijał się z tym, czego od nas wymagała telewizja. To była jakby druga strona medalu, drugi biegun. Ale fajnie się jeździło, fajnie się rywalizowało i bardzo mi się podobało, że bardzo była taka rodzinna atmosfera na tych festiwalach. Nikt nie był zły, że ktoś z kimś wygrał, nie było żadnej zawiści, no bo potem się jechało na drugi festiwal i podium było inne, ale podobne. Właśnie, wiesz co, jeśli mogę w słowo, no to mi się wydaje, że to też jest trochę różnica. Znaczy, teraz w stand-upie chyba też się zmieniło z tego, co ostatnio tam z paroma osobami rozmawiałem, ale w kabaretowym środowisku mniej było tych napinek, że nawet jeśli nie lubiłeś czegoś, co ktoś robi na scenie, uważaj, że robi gówno na scenie, to nie przeszkadzało ci z nim, nie wiem, żyć w dobrych stosunkach, napić się wódki i tak dalej, nie? A w stand-upie już trochę było takich napinek, że ktoś komuś ręki nie podał, ktoś z kimś nie wystąpił i tak dalej, ale ostatnio to też chyba się trochę rozeszło, bo już każdy ma swoje poletko do zagospodarowania i tak. Tak, ale też stand-up to indywidualiści, więc ja się nie dziwię. W kabarecie no to trzeba było umieć rozmawiać z ludźmi, bo się miał w najbliższym składzie 3 lub 4 osoby, a tymczasem stand-uper może zrobić potężną karierę i dalej mieć fobie społeczne. Mam w ogóle teorię, że jeżeli nie masz jakiejś choroby psychicznej, to nie masz czego szukać w stand-upie. Mam wrażenie, że każdy... Chociaż żebyś był chujem, nie? Tak, takim po ludzku. Natomiast tak, jakby to aż tak nie wymaga od nas to, żebyśmy się tam wszyscy ze sobą znali, lubili i gadali, ale myślę, że już jest w miarę w porządku. Nawet ostatnio stand-up zrobił się taki trochę bardziej, mam wrażenie, wspierający wobec młodych. Dużo zmienił Maciek Adamczyk, który jest nowym szefem Stand-up Polska i robi coś takiego jak debiuty. Nie wiem, czy państwo widzieli, bardzo polecam na kanale Stand-up Polska. Maciek w ogóle jest bardzo fajnym gościem. Bardzo mi się podoba, że właśnie otwiera się na młodych i już od jakiegoś czasu na kanale Stand-up Polska nie tylko stare wygi można zobaczyć, ale też właśnie młodych, rokujących komików, którzy często przy użyciu tego kanału, który swoją drogą jest mega rozchulany, ma bardzo dużo subskrybentów, no to ci młodzi ludzie nagle potrafią z dnia na dzień zacząć karierę. Jak Wiszowata właśnie, która już ma chyba 500 000 wyświetleń w ciągu miesiąca i już właśnie zaczęła robić solowe trasy. To mi się też bardzo podoba, że próg wejścia jest coraz mniejszy w stand-upie. Jak jesteś dobry, naprawdę można zrobić karierę w mig, co w kabarecie też raczej nie było opcją. Czasami latami nie dało się tej kariery zrobić. W stand-upie również szczęście pomaga, no ale jak się okazuje, są też ludzie, którzy pomagają temu szczęściu. I to jest coraz fajniejsze. Coraz więcej jest takich inicjatyw, które zrzeszają komików. No nawet ten roast Wolskiego myślę, że właśnie bardzo przyjemne wydarzenie, no bo po co ono jest? No, no żebyśmy się dobrze bawili. Żeby było miło. Tak, więc... Więc to mi przypomina trochę te dawne kabaretowe czasy właśnie i tę fajną komedię z piwnic. Ona jest najciekawsza moim zdaniem i nigdy nie wygra ze Stadionem. Właśnie też jest taka opinia, że stand-up jest bardziej po piwnicach, a kabarety bardziej stadionowe są niby. Aczkolwiek każdy gdzieś w tych piwnicach moim zdaniem zaczynał, a też widziałem właśnie takie piwniczne kabarety mniejsze i dużo bardziej mi się podobały od tych, które w telewizji. Zresztą wiesz co, gwarantuję ci, że nawet jakbyś zobaczył taki telewizyjny kabaret gdzieś w jakiejś piwnicy na takim niezobowiązującym występie biletowym, to by ci się też 100 razy bardziej podobało niż gdzieś tam na dużej przestrzeni czy wielkiej scenie, nie? Więc to jeszcze a propos festiwali, no to też moim zdaniem zaczęło się psuć o tyle ta fajna atmosfera festiwalowa, że widzowie też trochę zmienili nastawienie, bo przez to, że pojawiły w sumie od czasów kabaretu Ani Mrumru, pojawiły się gwiazdy w kabarecie, bo wcześniej nie było gwiazd. Ja nawet jak rozmawiałem kiedyś z Aśką Kłaczkowską, to mówiła, że w czasach Potemów, gdzie to przecież no, był kabaret dla wielu ludzi kultowy, dla mnie też jako widza i bardzo popularny wtedy, to oni nie byli w stanie z tego wyżyć. To nie było coś takiego, a dopiero właśnie Ani Mrumru weszli na poziom takiego mega gwiazdorstwa, jakby zapewniając tej całej, też całej reszcie i potem stand-uperom pierwszym fajne dochody, że ludzie chcieli oglądać, ale to też potem niestety zrobiło się na festiwalach tak, że na przykład na najważniejszych festiwalach typu Lidzbark, typu Mulatka, na konkursie była 1/3 sali, połowa, a sala się zapełniała dopiero na wieczornych koncertach gwiazd.
co dla mnie, jako kiedyś fana kabaretu, no bo ja kiedyś byłem po prostu oglądaczem i nie sądziłem, że sam cokolwiek na scenie będę robił, to dla mnie najważniejsze było zawsze na pace czekanie na to, co będzie nowego, co będzie fajnego, i ten konkurs był dla mnie najważniejszy, a nie coś, co już widziałem. Więc to niestety w tę stronę też zaczęło pójść, że również na te festiwale zaczęli przychodzić widzowie, którzy chcieli tego głównonurtowego takiego mięcha. W zeszłym roku w ogóle z rodzinką wybraliśmy się na Mulatkę. To jest najbliższy nam Białymstoczaną festiwal kabaretowy. Odbywa się raz do roku w Ełku i jeden z nielicznych obecnie niezamiecionych właśnie przez COVID-a. No i strasznie byłem ciekawy, kto tam się zgłosi. I nie było zbyt wielu stand-uperów. W zasadzie chyba była tylko Paulina Potocka. Był ten nowy kabaret, który powstał, o którym wspomniałeś. Pomorze. Tak, z Gdańska. No to oni byli wspaniali. No nie widziałem czegoś takiego od dobrych 5 lat. Że faktycznie jakiś młody kabaret... Oni są bardzo fajni, ale ja też jestem dumny z tego, bo oni się zawiązali po naszych warsztatach, więc to dla mnie też jest bardzo miłe, że to ludzie, których znamy i których lubimy. To ekstra. Widać było dużo absurdu właśnie, że się bawią tym. I to tak mnie wkurwiało, że jury nie potrafiło tego docenić. Ja pierdzielę, w ogóle co trzeba mieć we łbie, że jesteś jurorem, jesteś jednym z tych dziadów, wiesz, w jakim stanie jest kondycja kabaretu w Polsce i w trakcie ogłoszenia werdyktu mówisz wprost, bo tak powiedział jeden z jurorów, że bardzo dziękujemy, że powstał nowy kabaret, super, nie widzieliśmy takiego od lat, no ale tam popracujcie nad sobą trzecie miejsce. No to czego się masz spodziewać w przyszłym roku, no? No wiesz, ja pamiętam te rozmowy z jurorami, to niektórzy z tych ludzi, no wiadomo, że to są legendy typu Stanisław Tym, ale naprawdę czasami siedziałeś na tej rozmowie z jury i się zastanawiałeś, co on pierdoli, nie? Że tak jak Jacek Fedorowicz mimo wieku był raczej na bieżąco i raczej kumał, co się dzieje, to niektórzy byli tam czasami tak odrealnieni, a w Krakowie to jeszcze czasami potrafili jakiegoś profesora gdzieś tam z uczelni ściągnąć, czy tam pamiętam też Annę Dymną, która też, ja ją bardzo zawsze lubiłem, a w jury się okazała taka niesympatyczna i taka, że do dupy nie oglądałam, nie? Coś w tym stylu, że jedyne, co usłyszeliśmy, nie? I to tak czasami te rozmowy z jury to były takie, że raz, że jeden mówił to, drugi tamto, a trzeci w ogóle nie wiadomo o czym, a właśnie częstokroć to było ciul wie o czym, nie? Albo my byliśmy za głupi, żeby to zrozumieć, nie wiem. Pamiętam, kiedyś Stanisław Tym był jurorem, kiedy występował kabaret Dolniaka, Szarpanina, i oni mieli sketch bardzo absurdalny o szwajcarskim Hitlerze. Co by było, gdyby Hitler pochodził ze Szwajcarii? No i pamiętam, że Tym w czasie rozmów z jurorami właśnie mówi, a czemu w tym sketchu nie było czekolady i zegarków? I on pyta, nie? I wyobraź sobie Tyma, który patrzy do ciebie i zadaje to pytanie, nie wiesz, czy serio, czy nie. A potem się okazuje coraz bardziej, że to jest serio i że to jest bardzo niezręczna sytuacja. No i wiem, że potem tam Dolniak z kabaretem wyszli i potem wyszedł jakiś inny juror i powiedział, no, Staszek jest już bardzo zmęczony. No, a Szarpanina to był też fajny kabaret. Właśnie. Bardzo fajny. Idący pod prąd trochę i mający kontrowersyjne skecze. Są jakieś różnice w pisaniu żartów na kabarety, a w pisaniu żartów na stand-upy, waszym zdaniem? Stand-upowe bardziej się chyba testuje. Właśnie jest ta kultura open mic'ów. Mam wrażenie, że ze wszystkim można wyjść. Naprawdę z rzeczami, które jesteś bardzo, bardzo niepewny i najwyżej po prostu je utopisz we swoim wstydzie. Natomiast, no cóż, no, żarty kabaretowe są też bardziej pisane, mam wrażenie, wieloosobowo i potem się rozbijają o próby. Wtedy na próbach jakby sam jesteś swoim pierwszym widzem, masz też kolegów, którzy są twoimi pierwszymi widzami i to jakoś łatwiej, mam wrażenie, już przedstawić potem w gotowej formie. Ale nie ma takiej kultury testowania przed żywą widownią. Najwyżej jakiś poligon przed premierą się robi. No. Chociaż my akurat w Poznaniu staraliśmy się robić takie imprezy, też to COVID trochę pozabijał. Gdzie na przykład graliśmy same nowe numery w kilka kabaretów, no ale też już był drugi kabaret poznański, Czołówka Piekła, który też zresztą bardzo fajny, taki absurdalny, który też dostał Grand Prix nawet na pace, nie? Przecież na koniec swojej działalności. Natomiast niestety też proza życia sprawiła, że już chłopaki nie robią kabaretu. No i tak trochę też nie ma kim, nie? A też lubiliśmy bardzo te imprezy takie, gdzie graliśmy
same nowe rzeczy, wszystko po raz pierwszy, no bo to wiadomo, jak to jest. Znaczy, to akurat nie ma różnicy między kabaretem a stand-upem, nie? Jeśli wydaje ci się, że pomysł jest super, a dla widza on nie jest super i na przykład masz, nie wiem, o czymś pięciominutowy bit i myślisz, że w stand-upie i myślisz, że ludzie będą mieli takie, kurde, mam tak samo, a się okazuje, że oni nie mają tak samo, no to się męczysz przez te pięć minut, nie? Jeśli idea sketchu na przykład opartego na jakiejś tam odwrotce czy na czymś nie chwyci od razu, a to jest jakby główny punkt tej fabuły, no to też będziesz się, może jakiś tam pojedynczy żart zażre, ale będziesz się męczył przez te pięć minut. No i to chyba tutaj akurat potrafimy być w tym samym głównie w podobnych sytuacjach. Wspomnieliście, że w kabarecie są przede wszystkim próby z innymi osobami, a w stand-upie też robicie sobie takie próby indywidualne, oprócz open mic'ów oczywiście, czyli macie bezpośrednio od widowni. Ja ostatnio trochę zmierzam w tym kierunku. Wydaje mi się, że jednak open mic to nie wszystko. Tym bardziej, że odkrywam powoli, że stand-up to nie do końca powinno być oparte tylko na tekście, który piszesz. Zazwyczaj tworzyłem w ten sposób, ale coraz bardziej widzę, że ważne jest tempo, ważne są odegrania i coraz częściej zamykam się gdzieś albo wyjeżdżam na działkę, żeby trochę pochodzić w kółko i pogadać do siebie. I wydaje mi się, że to wtedy wychodzi troszkę lepiej, więc robię coś w rodzaju próby. Też tak robię, że najczęściej jak dzieci pójdą spać, to może dlatego teraz mniej stand-upu robię, bo mój starszy syn ma 13 lat i chodzi spać o pierwszej w nocy, więc już kuźwa nie mam kiedy robić tych prób. Natomiast tak. I dlatego lubię na przykład samochodem jeździć na występy, bo wtedy mogę sobie materiał przegadywać głośno, a w pociągu czasami jadąc na występ, no to też wyglądałem jak debil gadając do siebie gdzieś tam w okolicach kibla najczęściej, wychodząc na koniec korytarza. Ale jest coś w tym takim właśnie chodzeniu i gadaniu do siebie. Ja faktycznie nie mam takiego doświadczenia jak wy, ale najlepsze żarty, które mi się udało napisać z mojego doświadczenia, to musiałem mieć przechodzone, przegadane i spisane. Żeby jeszcze popracować właśnie nad tym już spisaną formą. A mi na przykład w czasie tego powtarzania dużo wpada żartów, których nie miałem napisanych, a które gdzieś tam właśnie, wiesz, dopiero jak masz, jak słyszysz ten głos, słyszysz tempo, słyszysz rytm, to wtedy coś może ci wpaść, czego siedząc tylko nad, nie wiem, czy tam nad kartką papieru, czy przy komputerze, to byś nie zauważył, że to gdzieś tam się czai. Czasami coś jest świetne na papierze, jak tylko to powiesz, to się nie nadaje do niczego. No ale też na scenie wpada dużo rzeczy. To się mówi, że program puchnie. Że tak naprawdę jak napiszesz 20 minut na papierze, to jak je powiesz, to będzie już 25, a i w momencie ich mówienia będzie kolejnych 30. Nie? Więc to tak rośnie. Myślę, że w ogóle pisanie materiału to jest taki proces, który może trwać i nawet po premierze i jakoś ten program jeszcze potem się zmienia i szlifuje. Czasami też od widzów czerpiemy przecież, nie? Że tak jak no może nie przepadamy na co dzień za heklerami, zwłaszcza takimi, którzy przesadzają, to zdarza się, że ktoś rzuci coś fajnego i nasza odbitka jest żartem, nie? Który gdzieś tam możemy wziąć do programu. W kabarecie to zresztą to nawet bardziej czasami puchnie, no bo jest czasami kilka osób, które coś tam dorzucą od siebie. Zwłaszcza, że ja akurat wychodzę z założenia, że zawsze zachęcam wszystkich u mnie w grupie, żeby jak ktoś czuje, to dorzucić, spróbować i też się nie obcinać w tym, żeby potem mówić, a to było słabe, bo jak ja powiem coś dorzucę i wiem, że to nie weszło, no to już drugi raz tego nie powiem po prostu, nie? No nikt mi nie musi tego uświadamiać, bo ja słyszę, że to było bez sensu, ale to też najlepsze żarty często powstają w ten sposób, że zostały powiedziane gdzieś tam w skeczu, zwłaszcza, że w kabarecie jak wejdziemy w postać, to czasami ta postać już za nas powie, nie? Czy tak samo jak w klaunie mamy, że też nie jesteśmy sobą, tylko jesteśmy w postaci gdzieś tam w szpitalu, no to czasami też z charakteru postaci i z jej przemyśleń coś wynika. A to prawda, że klauny mają taką zasadę, że nie mogą w ogóle wychodzić z roli? Oczywiście tak, staramy się to utrzymać, że jak rozmawiamy z kimś, na przykład wiesz, pytamy personel, ile jest dzieci, czy tam ktoś jest niewidomy. No zawsze robimy taki wywiad, nie, żeby wiedzieć, czy są dzieci na przykład autystyczne, żeby wiedzieć, wchodząc do pokoju, z czym będziemy mieli do czynienia, no to wtedy rozmawiamy bez nosa, nie w postaci, bo w postaci to się z nami ciężko dogadać. I właśnie a propos, przepraszam za tyle dygresji, natomiast a propos tego postaci debila w kabarecie, no to klaun z założenia jest
niezbyt mądrą istotą, ale to też właśnie nie jest taki debil, jak ten przesadzony w kabarecie. Też grany dużo oszczędniej częstokroć i to jest dla mnie fajne granie postaci głupiej. I to też nas, myślę, że dużo nauczyło trochę innego grania i innego podejścia do sceny. Mam wrażenie, że klami raczej są bardziej fajtłapami niż postaciami głupimi. Też, ale wiesz co, to jest tak, że klauni w ogóle mają swoje statusy, najczęściej jak chodzimy w parach, że ktoś jest jedynką, ktoś jest dwójką, więc jest szef, jest jakiś tam asystent, pomocnik, kolega, cokolwiek. No i ten drugi to jest taki właśnie raz, że bardziej dosłownie biorący wszystko i anarchista, nie? Który rozpierdala. Ten pierwszy jest niby, znaczy człowiek, który ma pozycję, ma i chce poczuć się ważny, ale no może nie do końca mający kwalifikacje po temu, a ten drugi to jest ktoś, kto mu wszystko obraca w niwecz. No i jak to dobrze gra na tych statusach, to naprawdę potrafią też być super scenki komediowe. My często jak jeździmy na warsztaty, no bo nasza organizacja jest międzynarodowa i my mamy, Red Noses International ma siedzibę w Wiedniu i tam jest w ogóle Międzynarodowa Szkoła Humoru i tam jeździmy na zajęcia, bo mieliśmy cały program certyfikacji w ogóle, więc to jest profesjonalna robota. I tam na warsztatach to są ludzie o różnych umiejętnościach, różnym doświadczeniu z całej Europy i to naprawdę są czasami tak kuźwa utalentowani ludzie, że my na tych warsztatach jak jakieś scenki robimy tak, żeby coś tam, czegoś się nauczyć czy poćwiczyć, no to są cuda, po prostu się dzieją. Już klauny to poważna sprawa. Tylor Tomlinson miała żart, w którym mówiła, że teoretycznie odnośnie tego nazywania prostytutek sexworkerek z prostytutkami, że to jest obraźliwe. No niby nie masz, nie, niby to samo, ale brzmi inaczej. To tak samo jakby stand-upera nazwać klaunem, czy błaznem, czy pajacem. Ja tam wolę, jak się stand-upera nazywa sexworkerem, to jest... Zwłaszcza jak występuje w TVP, ale stand-uperów to tak nie ma. A propos właśnie tego, czy uważacie, że komik współcześnie, czy to właśnie kabaretowy, czy stand-uper może się, czy pełni funkcję takiego błazna z Dworu Królewskiego z historii? No to odpowiedzialna funkcja. No z tego, co pamiętam, to błazen to była taka jedyna osoba na dworze, która mogła powiedzieć królowi, jak jest. Że to była jedyna osoba, która mogła powiedzieć prawdę. Taki dziki trener. Tak. Myślę, że trochę spokojniej. No... Mam nadzieję, że stand-uper może być kimś takim obecnie, chociaż w tych czasach jest trudniej, bo każdy jest sobie królem. Natomiast tak, to by była bardzo fajna wizja. Natomiast w praktyce wydaje mi się, że wszyscy po prostu, każdy ma swoje poletko, każdy ma swoich widzów i nie do końca wiem, czy ludzie chcą być uświadomiani, że jest jakaś prawda, o której nie wiedzą. Ludzie ogólnie nie lubią, kiedy ktoś ze sceny im mówi, że są głupi, albo sprawiać wrażenie, że jest mądrzejszy od ludzi na widowni. Więc wydaje mi się, że ostrożnie z tą prawdą, bo to nie jest tak, że jest jedna prawda. I to nie jest też tak, że... No a to w Ewangelii? No to pomijając tą Ewangelii, która wiadomo. Jest jedyna i niezmienna. Wydaje mi się, że coraz bardziej uświadamiam sobie z czasem, że to jest po prostu robota, że trzeba bawić, że to jest... widownia to nie mniej, nie więcej, tylko ludzie, którzy wzięli wolne i chcą mieć spokój. Chcą, żeby aż tak głęboko nie wchodzić w światopogląd, że można ich tam trochę podrażnić, można trochę z tą prawdą się pobawić, natomiast tak jak robił George Carlin, który no był chyba mistrzem wśród preacherów, który faktycznie mówił strasznie okropne rzeczy o świecie, był hardkorowym pesymistą i jego żarty bardzo często ocierały się o no, skrajną depresję, no to umiał je równoważyć dobrze skrojonym żartem o pierdzeniu na przykład.
że no tutaj mówimy o tym, że na przykład świat się kończy i że ludzie zginą, a planeta sobie poradzi, a tutaj no pora teraz na parę żartów o pierdzeniu. Karlin miał taki jeden długi bit, gdzie było tyle żartów obserwacyjnych, że już w sumie odebrał chleb wszystkim komikom obserwacyjnym na przyszłość, bo tam było praktycznie wszystko, nie? Tak. No Karlin to był wyjątkowy typ, naprawdę niesamowita komedia. Ja trochę się nim wzorowałem przy ostatnim programie, ale wyniosłem z tego taką naukę, że nie. Karlin jest jeden i to, co robił, jest szalenie, szalenie trudne. I on też do tego doszedł późno. Tak. Nie? On się jak właśnie był ten film na HBO o nim dokumentalny, no to jednak on długo robił normalną komedię po prostu. On kilka razy zmieniał styl w ciągu swojego życia. On był komikiem przez ponad 50 lat i zaczynał od telewizji i to, co robił w zasadzie, było bardzo kabaretowe. Potem był bardzo kontrkulturowy, ale do tego stopnia, że stał się trochę parodią samego siebie. Za mocno już w pewnym momencie wchodził w język. A na koniec zmienił się jeszcze raz, bo zobaczył, że pokolenie, jakby do którego mówi, pokolenie jego widzów się zmieniło. I to jest fajne w nim, że potrafił się dostosować do sytuacji. Więc myślę, że to też jest dobra lekcja, że nie należy się szufladkować samemu. A trzeba pamiętać, że to jest praca. To jest po prostu praca na koniec dnia, że jest widownia, ci ludzie chcą się bawić. Nie trzeba zawsze być preacherem. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to stand-up jest takim ostatnim bastionem, który poprawności politycznej na przykład rozprawia się z tematami LGBT. Jako jedyni o tym mówią, bo jest to ubrane w komedię. Reszta się boi, bo zaraz stracą pracę. To nie wiem, nie jestem pewien, nie żyję w Stanach, czy stand-up jest ostatni. Wiem, że też nie wszyscy mówią o LGBT w Stanach, bo faktycznie jest to temat drażliwy i ludzie się boją. No z Dave'em Chappellem była imba, nie? Przecież z ostatnim specjalem. Tak, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś, kto ma już ugruntowaną pozycję, w jakiś sposób był zagrożony. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś już ma swoich fanów, no to faktycznie może mówić rzeczy. To zresztą też się pojawia w wielu innych specialach. O tym mówił Schloss, o tym mówił ten... Boże, zapomniałem, jak się nazywa. Mark Maron, że tak naprawdę można mówić, co się chce, tylko może żyjemy w takich czasach, że konsekwencje tego są troszkę bardziej realne. Gervais, Ricky Gervais też miał żarty odnośnie Kylie Jenner, tak? Mm-hmm. Kobieta roku, która była mężczyzną. Tak. Też wspaniałe żarty, aczkolwiek no to są jakieś konsekwencje mimo wszystko tego. Jakie? No Gervais na przykład już na nagrody któreś chyba Emmy czy Grammy nie będzie zapraszany. Chappelle miał mieć w swojej szkole scena teatralna miała być jego imieniem nazwana. Mm-hmm. Ostatecznie z tego zrezygnowali właśnie ze względu na program Closer, mm-hmm. bo poobrażał nieodpowiednie osoby. Okay. A bilety na nich sprzedają się? Oczywiście. Jak marzenie. No tak, to jest co, gdzieś tam te konsekwencje mogą się odezwać, ale mi się wydaje, że na popularności nie stracą raczej. Mhm. Są ostatnie, którzy mogą. No cóż. Donald Trump też może pierdolić wszystko i mu nic, wszystko uchodzi na słucho, więc też komik w sumie. No. Ja też mogę. Tylko szkoda, że z przełożeniem na prawdziwe życie. Ja myślę, że mogę powiedzieć więcej niż Gervais na przykład. jeszcze słuchaj, nie ma mój stand-up jest w takim miejscu, że ja mogę wszystko powiedzieć. Tak, nic się nie stanie. No, nie przyjdzie mniej ludzi na występy, bo ich teraz aktualnie nie mam, więc... Przynajmniej nie jest COVID, więc wtedy to była masakra. Dobra, a jeszcze co powiecie mi odnośnie podziałów, bo mam wrażenie, że mimo wszystko my w Polsce staramy się dzielić właśnie tą komedię, że mamy kabareciarzy, mamy stand-uperów, mamy improwizatorów, mamy aktorów komediowych, a w Stanach to wszystko jest nazywane po prostu jednym wspólnym mianownikiem, czyli komik, tak? Może być komik stand-upowy, który się zajmuje przede wszystkim stand-upem, może być komik improwizacyjny, który się zajmuje przede wszystkim impro, ale ogólnie wszyscy się nazywają komikami i przeplatają właśnie wszystkie dziedziny w swojej twórczości, przynajmniej w większości. W Polsce mam wrażenie, że właśnie sami tworzymy dziwne podziały, nikomu niepotrzebne. Ja
wiem, może mamy jakąś potrzebę definiowania wszystkiego ponad miarę. Mnie się wydaje, że sporo jest osób, które robią różne rzeczy komediowe i chyba też już troszkę, bo na początku rzeczywiście była ta kosa między stand-upem a kabaretem, taka chyba po stronie stand-uperów bardziej, że w kontrze do czegoś robili. I w sumie tak zawsze jest, że tak się zaczyna nowe zjawisko i też nie ma co mieć pretensji czy jakoś to piętnować. A teraz już chyba nie ma takich napinek. Już jest mnóstwo komików, którzy byli kabareciarzami albo nadal są i chyba nikt nie robi z tego problemu. No środowisko kabaretowe też raczej, poza tymi starymi, no nie mówię tam o Dańcach i tak dalej, no bo to trochę też w podziałach tak jest, że to starsze pokolenie musi wymrzeć czy zejść ze sceny. Natomiast młodsi zawsze, czy tak jak była kwestia festiwali, zawsze tam stand-uperzy występowali... od kiedy byli praktycznie, też nikt nie miał problemu, że kuźwa, przecież to nie jest kabaret i co on tu robi, nie? No, nie słyszałem tego. Poza, tak, ale to bardziej mówię o współuczestnikach. Nie, uczestnicy nie? Zawsze byli bardzo w porządku. Mam wrażenie, że ta kosa wynikała na początku trochę z niepewności stand-uperów, którzy jeszcze nie wiedzieli, na ile ten gatunek się tam zagnieździ w Polsce, a kabaret jednak wtedy był bardzo silny. Ale z upływem czasu po prostu też stand-uperzy chyba nabrali pewności siebie i tyle. W tej chwili każdy sobie rzepkę skrobie i myślę, że jest w miarę bezpiecznie i kulturalnie. Czy ktoś z publiczności ma jeszcze jakieś pytanie może? Ja mam tylko małą dygresję z samego początku, bo bardzo mnie interesuje, że dla mnie to jest bardzo intrygujące, że no kabaret, tak jak się zaczynał w dwudziestoleciu międzywojennym, to już wtedy mówił, przecież rola mężczyzny w kabarecie to też była coś takiego, że musiał się przebrać za tą kobietę. I to tak naprawdę było przyplanowane, towarzyszy nam od samego początku historii kabaretu, a mimo to teraz się tak straszliwie wywleka, przez co mówi się, że to jest jeden z czynników właśnie upadku kabaretu. I to po prostu jest moja taka dygresja. Nie wiem, czy można to jakoś zdefiniować konkretnie, że dlaczego akurat teraz ma to tak duże znaczenie. To chyba mi się wydaje, że to może być mimo wszystko przez to, jak to się odgrywa. Że to bardziej, jeśli krytykujemy kabaret, to mówimy o takim neonówkowym, w cudzysłowie, chłopie za babę, nie? Że to jest takie ja bardzo... zawsze widzę koń polski. Bardzo wiesz. Proste. No i Marian i Hela, tak. To jest już... W sumie ma Hela taka protoplasta drag queen, prawda? Nie wiem, czy Leszek Malinowski by się nie obraził za to, ale... No tak, to mi się to kojarzy z tą kabaretową babą, bo wiadomo, że przedtem kabaretową, telewizyjną. Bo wiadomo, że przedtem Smoleń i też pani Pelagia, tak. I to doskonała baba była. Również. Genowefa Piwa, cała postać na ten. No i lata 20 oczywiście. Może o ten stand-up ci chodziło właśnie, Genowefy Pigwy. Ja miałem kasety magnetofonowe jeszcze z Genowefą Pigwą. Nawet kupione gdzieś tam na targowisku. No kurde. Kabaret Smajem, ktoś też przebierał. Smile też, tak. Ale też taka Mariolka przecież... Tak. Igor, no i Mariolka, tak. Mariolka, myślę, że najpierw właśnie neonówka, a potem neonówka i moherowe baby, a potem para nienormali z Mariolką. To chyba to najbardziej zaważyło na tym takim stereotypie chłopa za babę w kabarecie. O Igor połączył też to, że przybieramy się za babę i jesteśmy debilem. Tak. Spryciarz. Zdecydowanie. No. Dwa w jednym. Nie, ale też mam cały czas leżało koło siebie, on to dopiero zauważył. Ta baba tak wkurzała i stała się takim memem w zasadzie, bo też było jej dużo, nie? I to zawsze były te same baby, właśnie te, które kojarzymy, nie? Tak, bo kabarety w pewnym momencie wyczuły, że ta sama postać powtarzana w różnych skeczach, jak już ludzie się przyzwyczają, przestało trochę szukać nowych postaci, tylko że najlepiej, jak masz fajną postać, to zrób kolejny skecz z tą postacią. No i to też jest taka trochę droga donikąd. A też ludzie się domagali tego, że tak. Postać, którzy czemu ty nie ma? Wiesz... To jest tak, że my też nie mieliśmy jakichś takich bardzo, bardzo dobitnych postaci, które zapadły w pamięć, ale ludzie też nam potrafią przypominać postaci sprzed 3-4 programów, nie? Że czemu nie było stałem z KKM na przykład i Sobusia czy coś, nie? No i to jest tak, że kurczę, człowiek chce coś nowego robić, a ludzie tak. Trochę jak w piosenkach, żeby chcieli słyszeć znane hity, a nie oglądać coś nowego, nie?
Przykładowo pana pamięta jako wróżbita Wojciecha. No, a to już w ogóle prehistoria, bo to był chyba, wiesz, z 13-14 lat temu. Co jakoś tak, no. Ja mam wrażenie też takie, że właśnie to przypieranie się za babę stało się tym, czym w stand-upie się określa mianem żartu hakowego. Czyli takiego, że on po prostu musi być, bo inaczej coś nie zażre jest i to się powtarza nagminnie do tego stopnia, że już ludzie zaczynają mieć tego dość. I że to może mieć... Albo że się schylasz po coś prostego i oczywistego, nie? Czyli no, na przykład beka z regionalnego miasta, z którego wszyscy mają żarty, na przykład Łomża u nas. No, to Łomża jest odpowiednikiem stand-upowym przebierania za babę, mam wrażenie. Co ciekawe, w Łomży rolę Łomży pełni Kolno. A w Kolnie jeszcze nikt nie był ze stand-upem. To trochę tak jak w bajce Krasickiego. Kurczę, nie pamiętam jakie zwierzę, ale zając chyba. Wszystkiego się bał i chciał popełnić samobójstwo. I uratowało go to, że przestraszyła się go żaba, która czmychnęła do wody i on stwierdził, że kuźwa, jest ktoś, kto się mnie boi. Czyli tak samo jak tu Kolno, jest, ktoś jest gorszy od Łomży. Że zawsze masz kogoś, z kogo możesz się śmiać. Zawsze znajdzie się większa ryba, jak to w Gwiezdnych Wojnach było powiedziane. Zapomniałeś o Mońkach. Mońki są uniwersalne. No, u was też chyba Hajnówka, z tego co pamiętam, była zawsze taką, nie? Miejscowością, w której beka była? Czy Sokółka, Sokółka. Nie ma kółek. No to jest trudne. Powiem tak, ja jak korzystam już, to tak, Łomża jest pewniakiem, Mońki są pewniakiem, natomiast czasami już i Łomża, i Mońki są nudne, no to wtedy można sięgnąć głębiej właśnie. Albo Sokółka, albo Hajnówka. Czasami też może jakoś bardziej do żartu będzie pasowało jakieś miasteczko. Ale faktycznie to jest hakowe i często na przykład jest coś takiego, że komik przyjeżdża. Ja też wiele lat prowadziłem scenę tutaj w Białymstoku, w Famie, wielu różnych komików zapraszałem i bardzo często pierwsze pytanie no to było, z jakiego miasta macie bekę? Bo tutaj mam parę żartów w programie, tylko potrzebuję nazwy. I no to jest dosyć proste i też już po paru latach zaczęło to nudzić. Mam wrażenie, że niektóre z tych miast w niektórych regionach są tak przeruchane. Na Pomorzu Wejherowo. Wejherowo to bardzo, tak. Radom jest taki ogólnopolski, mam wrażenie. W Warszawie Żyradów Sosnowiec, chyba. Tak. W Warszawie Białystok, nie, w Warszawie Białystok. Zgierz w Łodzi. Tak, tak. Ja dzisiaj Mieszkowi mówiłem, że właśnie to mnie dzisiaj rozbawiło, jak jechałem do was i jadąc z ósemką jest zjazd i jest Chorosz czy Dzikie Żółtki. Mówię, no i wszystko, co w Białymstoku, choroby psychiczne i rasizm, nie? I tak samo jest w Radomiu, że jest Radom Centrum Potworów. Taki drogowskaz. Jeszcze na Podkarpaciu jest Jarosław Przemyśl Medyka. Tak. Pan, widziałem, podnosił rękę, chyba chciał pan coś zapytać. Tak, właściwie chciałem zapytać o tą kwestię, która gdzieś tam była poruszana. W żywocie Briana były tematy, które wtedy nie były kontrowersyjne, teraz się stały. I no, teraz obserwujemy, że coraz więcej tematów, które jeszcze 10-20 lat temu nie były właśnie takimi gorącymi, teraz zaczynają palić. Czy wy tutaj jako kabareciarze, komicy widzicie potencjał, czy wy już tak zacieracie ręce, że no to teraz będzie nowe poletko, nowe tematy, że będzie żarło, że trzeba to mądrze ograć, czy raczej to są tematy, których się trochę boicie, że wcześniej gdzieś się poruszaliście i teraz się spało? No to ja od siebie powiem, że trochę to różnie bywa, bo na przykład tak jak z tą kwestią żywotu Briana, ja na przykład nie uważam, żeby ten żart był transfobiczny po prostu, żeby on był jakoś krzywdzący dla osób trans. No to był żart w kontekście konkretnej postaci, no, która kurczę, będąc owszem kobietą, taką inspę, że chciałaby być kobietą, czuje się kobietą, no ale wiadomo, że dzieci mieć nie może, no i z tego był tylko żart. Natomiast rzeczywiście ja też czuję, że język się zmienia. Ja na przykład niektórych żartów, które mówiłem gdzieś tam w pierwszych programach, już pewnie bym nie powiedział. Może z tego względu, że mam jakąś większą empatię, że czasami coś, co mi się wydawało wtedy zabawne, teraz wydaje mi się mniej. Czy na przykład język się zmienił, nie? Że nie wiem, powiedzmy, kiedyś dla mnie słowo murzyn było słowem normalnym,
Teraz wiedząc, jakie są konotacje z niewolnictwem, z zacofaniem i tak dalej, no to jeśli kogoś to słowo miałoby tam w jakiś sposób obrażać, no to mogę powiedzieć osoba czarnoskóra czy coś. Tak samo jest ze słowem karzeł chociażby, to na niwie stand-upowej akurat bardzo popularne, prawda, no bo o to też też jakieś tam, więc mówię, jeśli słowo samo miałoby ranić, ale nie chciałbym z drugiej strony unikać pewnych tematów, bo na przykład z tego względu, że nie wypada o nich mówić, bo to już bym rzeczywiście postrzegał jako pewną autocenzurę, nie? Czy jeszcze jakieś pytania? Uwagi? To myślę, że możemy chyba już na dzisiaj zakończyć. Chyba, że wy chcielibyście jeszcze coś od siebie na zakończenie dodać. No ja już chyba powiedziałem wszystko. Chciałem bardzo polecić kabaret Czesław oraz Tomka Nowaczyka, a także jego książki. Dziękuję bardzo. Głupik ma szczęście i Super Staś. Ekstra Staś i pozdrawiam ściskami Madło. A ja polecam Mieszka Mienkiewicza i jego najnowszy program Żółć już wkrótce na YouTubie, bo już się montuje, prawda? Tak jest. A jeżeli będziecie chcieli sobie odświeżyć dzisiejszą dyskusję, to też wkrótce na YouTubie się pojawi, także można będzie szukać za jakiś czas na łamach internetu to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękujemy. I polecamy się na przyszłość.